Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, kłania się w pas Mariusz Borkowski, tym razem samotny, niczym bezpański samuraj, bez swojego pana. Zatem witam drogie słuchaczki oraz drogich słuchaczy już w 44. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu serwisu GameMusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound design w grach wideo. Z tego miejsca jak zawsze zachęcam Was do słuchania naszego podcastu oraz zapraszam do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy jak zawsze za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę i w dół. Nie zapominajcie o dzwoneczku. Ostatni odcinek z Pawłem podcastu poświęciliśmy, sądzę, bardzo trudnemu tematowi, a mianowicie o edukacji muzycznej za pomocą gier wideo, do którego odsłuchania już teraz Was serdecznie zapraszam. Natomiast dzisiaj do naszego wirtualnego studia zawitało trzech mrocznych łowców dusz, którzy pomogą mi zrozumieć jeszcze bardziej mroczniejsze tajemnice uniwersum krain Dark Souls i nie tylko. Zatem z ogromną przyjemnością mam zaszczyt i powitać w naszych skromnych progach Andrzeja Chojnowskiego, magika o wielu twarzach, a także pasjonatę wszystkiego, co jest związane ze światem magicznym, w tym również gier RPG. Witaj Andrzeju, cześć! Dzień dobry, cześć, siemaneczko. Witam wszystkich słuchaczy. Zaś po drugiej stronie mikrofonu, niczym hrabia ciemności, wyłania się nasz dobry znajomy Arkadiusz Rejkowski, którego wszystkie stworzenia nocy boją się wymieniać z imienia. Cześć Arku! Cześć, aż ty dzisiaj pobudzony Mariusz, ja pierdzielę. Ja jestem zawsze pobudzony, jestem zawsze, tym bardziej jak jest takie zacne grono gości. Natomiast po raz pierwszy w roli specjalnego gościa pojawia się nikt inny jak galaktyczny łowca, obrońca prawdy i sympatyk krokietów, niezastąpiony Mirosław Makulski, aka Wąziu. Cześć! Dobry wieczór, bardzo mi miło i to jest przyjemność po mojej stronie przede wszystkim tutaj być w tak zacnym gronie. Kłaniam się w pas, drodzy panowie, i naprawdę dziękuję. Mamy w standardzie tutaj, że zawsze na samym początku, zanim przejdziemy do tego głównego menu, do głównego dania, chciałbym się was zapytać, co ostatnio słuchaliście, i może zacznę w pierwszej kolejności od Andrzeja. Co ostatnio, jeżeli chodzi o muzykę, niekoniecznie związaną z grami wideo, może być to równie dobrze inny gatunek muzyczny. Co u ciebie ostatnio się kręciło na krążku? Ja właśnie może powiem i o grach, i o niegrach. Spoza gier, z takiej muzyki, powiedzmy, niezwiązanej z właśnie z Soulsami, a tym bardziej innymi grami, powiedziałbym, ostatnio często się kręci Pink Floyd, bardzo wracam sobie, lubię sobie tak co jakiś czas wrócić do takich psychodelicznych klimatów, szczególnie płyty Metal. A mianowicie mówię o Echoes, które... Szanuję. Dopiero ostatnio zacząłem doceniać, tak naprawdę. Dopiero ostatnio... Dojrzałeś, Andrzej. Dojrzałem, może to dojrzałem. Sobie, tak. Do tego tak jakby, jak wcześniej The Wall, płyta The Wall była takim dla mnie największym molochem Pink Floyd, takim ich największym magnum opus, to teraz myślę, to się zmienia powoli. A jeśli chodzi o świat gier... To ostatnio tak w oczekiwaniu na Elden Ringa postanowiłem przypomnieć sobie oczywiście wszystkie soundtracki z Soulsów, a tak spoza powiedzmy tego tematu, o którym dzisiaj będziemy mówić, to ostatnio tak nietypowo, ale sporo słucham muzyki z League of Legends i ogólnie ze zwiastunów postaci, z serialu Arcane i też po prostu tych wszystkich ścieżek dźwiękowych, które Riot wypuściło na przestrzeni ostatnich 10 lat i jest taka przecudna po prostu progresja, tak? Z roku na rok są coraz lepsi.
Więc tak, myślę, że tym mogę to podsumować. To naprawdę, jakby pieczęć tutaj i wirtualna piątka za Pink Floydów jak najbardziej. A Wąziu, a co u ciebie ostatnio się kręciło na płytach albo w wersji cyfrowej? Sprawdzam sobie ścieżkę dźwiękową do ostatniego hitu Villeneuve'a, czyli Dune'y. Akurat cieszę się, bo przeważnie niczego ciekawego nie słucham, a akurat tak wpadło, że... Powiem szczerze, ja w ogóle bardzo dziwnie ten film poznaję, bo na razie sobie zapoznaję, nie obejrzałem go w kinie, natomiast oglądam sobie sceny. Boję się, czy wytrzymam, bo podejrzewam, jest bardzo długi. Wy już oglądaliście pewnie, tak? Tak, tak. Właśnie domyślam się. Tak, oglądaliśmy. Tak, zdecydowanie. Wiesz, tutaj sorki przerwę, ale to, że nie widziałeś w kinie, może odebrać ci sporą część tego doświadczenia, jeśli tylko będziesz mieć opcję, duży ekran, dobry dźwięk, bo jakby to robi ten film. Ja szczerze, ja mam duży problem z... Mam problem z udźwiękowieniem krakowskich tych największych kin, czyli one się nazywają zaraz, Boże, IMAXy, bo tam jest... Już nie ma w Krakowie IMAXu. A to przecież... No to chyba już wiemy, dlaczego nie mamy. Znaczy, oni tam mieli strasznie zawsze, nawet nie tyle przesterowane, co to było przekraczające granice bólu. Wiem, o co ci chodzi. Chodzi ci o głośność filmu. To nie jest kwestia IMAXu. Nie? Niestety bądź stety, tylko to jest kwestia miksu dźwięku. Po prostu Villeneuve, wiesz, razem z Nolanem mają teraz taki patent, że oni robią bardzo głośno swoje filmy, wiesz, jednym się to podoba, innym nie, bo ten film jest głośny nawet z zwykłej sali kinowej, on jest bardzo głośny i wiesz, o ile moja znajoma miała lekki, wiesz, atak paniki prawie przez to, jak głośny jest właśnie ten film. Właśnie to samo było u mnie, przepraszam, ci się wezmę. Mi się to bardzo podobało. Właśnie byłem na poprzednich filmach, Arrival i przepraszam, wyleciała mi nazwa, Blade Runner oczywiście, i niestety to było naprawdę, to była granica bólu, tam nawet dla mnie i tak właśnie z tego względu sobie pomyślałem, że zobaczę sobie, poczekam na jakieś lepsze warunki, poczekam na większy telewizor i wtedy. Natomiast sam w sobie, czy mnie bardzo ciekawiła adaptacja, no bo książkę czytałem bardzo dawno temu, ale tak w międzyczasie nadrabiałem sobie różne, bo jest, mi się bardzo podoba kierunek na YouTubie, że są eksperci od wielu dziedzin, oni się wypowiadają. I powiem szczerze, że jak ja dawno temu czytałem tą książkę, to tam dużo z niej nie zrozumiałem, natomiast z pomocą właśnie współczesnych narzędzi ekspertów udało mi się docenić to bardziej i sobie tak teraz na trzeźwo przystąpiłem do filmu. No i adaptacja mi się bardzo podoba. Tam jest dużo bardzo fajnych pomysłów w ogóle z punktu widzenia muzyki, bo tam są motywy szkockie, jeśli chodzi o Dom Atrydów i tak dalej. Super. Fantastyczny soundtrack. Fantastyczny. Jest bardzo, bardzo pomysłowy. Tak, zgadzam się. Zobaczymy, czy Hans Zimmer zdobędzie Oscara, tak? To byłby jego drugi Oscar. A no właśnie, teraz słyszałem właśnie z racji tego, że śledzę te środowiska fanów, no to tam podobno chyba Duna zdominowała nominacje oscarowe. Z tego, co widziałem. Że... Właśnie, to jest ciekawe, bo ja nawet nie wiem, ile Duna dostała nominacji do Oscara, ale za muzykę te nominacje są bardzo nierówne. Tak, faktycznie wszystko wskazuje na Dunę. Znaczy ja z czasem w ogóle, wiem, czy to jest tak, że bardziej traktuję to, jeszcze jako dziecko, to wiadomo, Oscary to była świętość i powaga, natomiast z czasem widzę tam tą politykę i... Tak, dokładnie. To nie jest tak, że się tam będę przejmował i ten, tylko, ale jestem bardzo ciekaw, jednak to jest jakaś akademia, amerykańska akademia filmowa, która jest jakby nie było wylansowana, więc... No wiesz, fajnie by było, jakby docenili generalnie, wiesz, wiadomo, że to nie jest sam Zimmer, to jest tam team jego, kilkunastu osób przy tym pracowało, ale ta muzyka jest odważna bardzo, więc no myślę, że fajna by była taka nagroda, jak już, nie? Natomiast ze świata... Śmiało. Ogólnie właśnie jeśli chodzi o Dune, to niesamowicie mi się podoba to, w jaki sposób ona łączy takie motywy bardzo takie starożytne, można powiedzieć, z takim totalnie odjechanym science fiction. To w jaki sposób te nowoczesne takie dronowe dźwięki są połączone z takimi właśnie starymi przyśpiewami jakimiś, z taką grą na bębnach, z takimi naprawdę, no nie chcę mówić prymitywnymi, ale z bardzo, bardzo starymi motywami muzycznymi. To jak to wszystko działa dobrze, to powiem, że można sobie nawet czytać książkę do tego i mieć ten film w głowie i będzie to, myślę, bardzo podobne doświadczenie, tak jak oglądanie tego filmu jakoś tak
No ten soundtrack jest super, super, niesamowity. A i z tego właśnie względu, z uwagi na tą Dune, wróciłem sobie do Dune'y Davida Lyncha i tam też jest super ciekawie w temacie soundtracku, ale to jestem tak świeżo. Tam z tego co rozumiem sam Sting majstrował. Tam jest mnóstwo ciekawych scen w ogóle. Nie wiem. Przy z muzyką? Nie. Tam Brian Eno chyba. Tak, Brian Eno tam jest, tak. Czy wiesz co, dobra, to z tym Stingiem tak walnąłem, bo tam jest kilka scen, które wyleciały i akurat tam jest taka fajna scena, gdzie Gernie Halleck gra na swoim instrumencie i to właśnie ona mnie zafascynowała, bo tego nie ma nigdzie na soundtracku. To jest usunięta scena w ogóle i tam fani właśnie zastanawiali się, kto to gra na tym, to jest taki gitarowy dźwięk. Trochę jak harfa, trochę jak gitara. Ten film jest dziwny, natomiast ciekawostki produkcyjne są bardzo, bardzo fajne i bardzo polecam. Mi się wydaje, że też jako całość pewnie się go ciężko ogląda, ale fragmenty, zwłaszcza wycięte, różne pomysły, ekstra. Właśnie to jest paradoksalne, że teraz dużo bardziej doceniam to kino z ujęcia produkcyjnego, niż jak mam sobie siedzieć i ten. O, tam cały zespół Toto był, tak teraz przepraszam, posługuję się internetem i... Tak, to prawda. Więc taki znak czasów. No, tam jest dużo ciekawostek, nie? Coś panowie, muszę tutaj zapisać na boku, że kiedyś musimy chyba nagrać podcast o Dune, bo się niezła dyskusja tutaj powoli nam wywiązała. Tak, to jest dobry pomysł. Tak. To jest naprawdę dobry pomysł. Bardzo ci dziękuję za propozycję. Arku, a co u ciebie tam ostatnio leciało w słuchawkach? No wiesz co, ja trochę bardziej filmowo też, z racji tego, że w grach mało ciekawego się dzieje tak naprawdę, więc znaczy no, może poza jedną albo dwiema rzeczami, to tak szybko napomknę, że Dying Light 2, Oliviera Delivier, ostatnio sporo tego słuchałem, ale w grze, nie słuchałem tego na Bandcampie ani na Spotify'u, bo no zresztą jak sam Olivier wspominał, no nie, że implementacja się bardzo różni od muzyki. Troszeczkę dla mnie przerost formy nad treścią. Bardzo dużo systemów, które są trochę... A nie masz wrażenia, że trochę Pawła Błaszczaka brakuje? Brakuje, bo mi tam brakuje atmosfery. Ja tam są bardzo dziwne motywy. Z jednej strony są odważne, a z drugiej strony ja mam taki problem chyba z muzyką Oliviera już od dawna, że ta muzyka jest na pograniczu tego takiego wpasowania w świat gry, no nie? Że ona jest taka bardzo wychodząca poza grę i tak nie do końca, nie do wszystkiego pasuje. Tutaj się brakuje się symbiozy takiej. Brakuje symbiozy, tak, dokładnie. Chcę tylko żeby powiedzieć, że mam dokładnie takie same wrażenia, że gram i czy mi się wydaje, że te kawałki są świetne same w sobie. Nie wiem, jak one wyglądają poza grą, bo to pewnie jest jakiś inny miks. Natomiast bardzo mi się podobają, ale one są tam, nie wiem jaka to jest rola, mi się wydaje, że ta gra jest bardzo chaotycznie poskładana do kupy, że tak się wyrażę. I to jest chyba właśnie problem taki bardziej związany ze scenariuszem, bo tam dużo kawałków nie pasuje, one są bardzo fajne same w sobie, ale totalnie jakoś oderwane od tego. No więc wiesz, ja miałem to samo z Get Even po prostu, tylko że w Get Even miałem dużo, dużo gorzej, bo ta muzyka już prawie kompletnie mi nie pasuje do gry. I tam był taki wielki show-off, taki, wiecie, wielkimi literami wykrzyczany po prostu, kto robił muzykę i bardziej był taki właśnie pokaz tej formy, ale treści mi troszkę brakuje. Ja mam taki właśnie problem z soundtrackami Oliviera, mimo że technicznie są świetne i wiecie, implementacja jest zajebista, ale no, ten Dying Light, to jest, ja mam takie ups and downs, takie mocne, no nie, że gram sobie w tego Dying Lighta, słucham i myślę sobie, kurde, ale świetny motyw, no nie, i zaraz potem jest motyw, nie wiem, frakcji, który przypomina grę RTS, jakąś medievalową. Tak, dokładnie, ja widziałem, przepraszam, widziałem, słyszałem Settlersy, albo tam była taka scena, kiedy dokładnie wchodzimy do miasta i ja słyszałem wtedy SimCity, tę scenę, taki właśnie, taki jakiś motyw z gatunku, miasto się budzi, ruch uliczny rozpoczyna swój bieg i tak dalej. Straszne. W sensie, że ścieżka była super, jakby to była gdzieś indziej, naprawdę ona jest bardzo fajnie wykonana. Natomiast w grze to nie pasowało. Pasowało strasznie dziwne uczucia, zwłaszcza... No, przepraszam. Nie, spokojnie. Już tak nakręcam, bo tam już mam tego Dying Lighta, też jestem teraz przy nim właśnie i ten. I mam ale bardzo dobrze, Wąsi, właśnie o to tutaj chodzi. My dzielimy tutaj muzyką, mówimy, nakręcamy się, tak być śmiało. Mariusz, mały wink do ciebie, że fajnie zrobić podcast o implementacji muzyki. To robimy, ja już zapisuję, mam już drugi odcinek. Słuchajcie, także to, widzę, że w ogóle miałem napomknąć, a dyskusja o Deriwierze i jego muzyce mogła być naprawdę długa. Natomiast słuchajcie, drugi tytuł to coś, co ja ostatnio różnych JRPG-ów próbowałem i
i w tym RPG roku Tales of Arise, który jest absolutnie beznadziejny, po prostu jest strasznym krapem. Nie wiem dlaczego, nie podoba mi się strasznie. Znaczy wiem dlaczego, ale nie wiem dlaczego dostał taką nagrodę. I muzyka też jest bardzo, bardzo jednostajna, bardzo powtarzalna, bardzo miałka. Nie wiem, co tam się podziało naprawdę, nie wiem kto to zrobił, ale jest niezbyt dobrze. Natomiast Perekła, Mariusz, mówiłem ci zresztą, no nie, broniłem się rękami i nogami przed tą grą ze względu na grind, ale wsiąkłem po prostu strasznie. Shin Megami Tensei 5, fantastyczna gra i fantastyczny soundtrack, po prostu tam jest dużo, tam jest po prostu dusza, no nie, i jest fajna bardzo implementacja. Pomysłowość w ogóle tych utworów jest. Tak, bardzo ta muzyka jest pomysłowa, jest po prostu inna troszeczkę, no nie, jest odważna, no jest, można by powiedzieć, że każda muzyka do Shin Megami Tensei taka jest, ale tutaj jest naprawdę krok dalej i trochę mi blisko do Persony już tutaj, no nie, jeśli chodzi o pomysłowość, więc super, bardzo sobie cenię, a tak jeszcze szybko tylko, no poza grami to jednak to bardzo ostatnio słuchałem soundtracku do Archive 81, no nie, Archivum 81 Netflixa, bardzo, bardzo fajny serial, Weird Fiction, z muzyką taką, z muzyką zresztą twórców, ja nie pamiętam nazwisk w ogóle, ale to są goście, którzy zrobili muzę do filmu Anihilacja, też swoją drogą świetną, po prostu świetną. Tutaj zrobili muzykę do tego serialu i jest bardzo, bardzo dobra, bardzo dobra. Taka na pograniczu Silent Hilla wręcz. No, polecam. Czyli tyle, to chyba jakaś inspiracja do jednego z twoich przyszłych projektów, rozumiem, tak? No, zdecydowanie, wiesz, ja generalnie to lubię sobie słuchać rzeczy, które są bliskie temu, co robię, więc tutaj jak najbardziej Archiwum 81 jest taką referencją, można by powiedzieć, bo tak trochę przypadkowo odkryłem ten soundtrack, bardzo dobry. Okej, no to nic, to będziemy tutaj wyczekiwali chyba wszyscy. Dzięki wielkie panowie za wasze propozycje, ja postaram się szybko podsumować. Jeżeli chodzi o mnie, co ostatnio słuchałem, to prawdopodobnie słyszeliście, ale gra Gravity Days u nas na terenie Europy jako Gravity Rush z muzyką Kohei Tanaki. No, kilka dni temu gra jakby obchodziła swoje dziesięciolecie. No i też powiedzmy, że w związku z tym, a udało mi się gdzieś tam wyszarpać ze sklepu, sprowadzić ścieżkę dźwiękową, no i sięgnąłem po tą muzykę, żeby sobie właśnie przypomnieć te utwory, które no, w mojej opinii niczym taki wiedeński walc oczarowują słuchacza, tak? No Kohei Tanaka... Świetna muza. Tak. Mówię, Kohei Tanaka z zawodu wykształcony kompozytor pod względem muzyki klasycznej, no i właśnie w tym Gravity Rush sięgnął do kosza tej muzyki poważnej z tego okresu, mam takie wrażenie, epoki romantyzmu, no i ewidentnie wzorował się też jakby również nad rosyjskimi kompozytorami, tutaj chociażby mam na myśli Dmitrija Szostakowicza. No i jeżeli chodzi o, no to jest to jakby jedna z pierwszych tytułów, która jakby, nie wiem czy pamiętacie, ale to był jeden z pierwszych tytułów, który pojawił się na przenośnej konsoli PS Vita, a no i po spadku popularności konsoli, no jakby gra dostała i też muzyka swoją drugą szansę na konsoli PlayStation 4. No i sądzę, że sama ścieżka dźwiękowa to jest taki też list miłosny do wszystkich sympatyków klasycznych dźwięków muzyki klasycznej. Dlatego ja naprawdę serdecznie zachęcam do przesłuchania tej ścieżki dźwiękowej, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji. Drugi tytuł, i chyba wiem, że Wąż już grał w to ostatnio, mam na myśli Shifu Hoego Lee. A no i to naprawdę, za to uwielbiam muzykę do gier, bo potrafi zaskoczyć, a szczególnie produkcja, po której no nie spodziewałbym się takiego oryginalnego pomysłu na muzykę. No taką grą jest właśnie Shifu, no i oprawa dźwiękowa napisana przez Huego Li. To jest kompozytor pochodzący z Pekinu, a artysta no głównie jest znany szerzej w środowisku muzycznym jako spec od muzyki elektronicznej. No chyba czego dowodem są też jakby liczne wydawnictwa, praktycznie niedostępne dla zachodnich słuchaczy, nawet na SoundCloudzie są zablokowane jego utwory, tam bodajże tylko dwa jakieś dema są udostępnione. Zaś jeżeli chodzi o samą muzykę do Shifu, to łączy ze sobą takie tradycyjne instrumenty folkowe z Chin, no, z nowoczesnymi rytmami i dźwiękami. No, sądzę, że też tworzą taką
idealną synergię w postaci muzyki do obijania kończyn naszych wrogów. No i jeżeli album kiedykolwiek wyjdzie, bo niestety na razie nie ma oficjalnego release'a, no to zachęcam do sprawdzenia tej muzyki. No, jednak ostrzegam, że na początku te utwory mogą w jakiś sposób trochę odrzucić tą agresywną elektroniką, ale zapewniam, że naprawdę warto jej poświęcić większą uwagę. Dobrze, drodzy słuchacze, drodzy widzowie i drogie słuchaczki, to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, co ostatnio słuchaliśmy, i chciałbym teraz przejść do tego mięsa. A panowie, no spotkaliśmy się, ponieważ ja naprawdę jestem z was wszystkich takim świeżakiem, jeżeli chodzi o świat Dark Soulsów i wszystkich gier From Software, nie licząc Armored Core, bo to są kompletnie inna historia, może na inny podcast, bo jak na pewno sami wiecie, też From Software zaczynało od gier Armored Core, gdzie wcielaliśmy się w swoje, nazwijmy to, ogromne maszyny i walcząc dla korporacji wykonywaliśmy jakieś różne liczne zadania. Jeszcze pamiętam za czasów PlayStation 1 mocno się zagrywałem w ten tytuł. No ale jakby From Software to teraz głównie Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, no i teraz zbliżający się wielkimi krokami Elden Ring. No i tak się dobrze złożyło, że tutaj w wirtualnym studiu mam specjalistów od gier Dark Soulsowych, dlatego z tym bardziej się bardzo cieszę. Ja muszę się przyznać, ja tylko niestety w pierwszą część grałem i przeszedłem ją, natomiast bardzo na pewno bliska jest mi muzyka, no bo trzeba sobie jednak szczerze powiedzieć, jakby nie patrzeć, ta muzyka też odegrała ważną rolę w tym uniwersum, ale o tym oczywiście za chwilę będziemy rozmawiać. Ale chyba takie podstawowe pytanie, za co kochamy i nienawidzimy gry From Software? Wypadało oczywiście w kilku słowach by opowiedzieć, czym tak naprawdę jest Dark Souls, ale domyślam się, że chyba dla większości naszych słuchaczy ta marka jest bardzo dobrze znana, dlatego no tutaj jakby zachęcam do przesłuchania jednego z ostatnich odcinków Grysława, właśnie w którym Andrzej razem ze swoim ojcem przybliżają uniwersum Dark Souls. Tak więc jeżeli nas oglądacie na YouTubie, to odsyłam do linku pod filmem. Niemniej jednak, gdybyśmy mieli jednym słowem powiedzieć to, z czym gry studia From Software nam się kojarzą, panowie, co to byłoby za słowo, Wąziu? Mówisz o jednym słowie, z którym kojarzy się tak, dosłownie jedno słowo, tak. Nie jestem w stanie. To jest cały ten... taka eksplozja emocji, która towarzyszy tej grze. Mogę to rozwinąć? To emocje. Czy musi być... Może okay. być. Emocje może to jest być, dobre słowo, ale ja bym to... Mogę po angielsku? Proszę? Ale to dwa, mogę po angielsku? Oczywiście, że tak. Mogę być. You died. A to jest dobre. Myślę, że każdy zna siebie. Podpisuje. Arku, zaraz rozwiniesz. Tak więc emocje, jakbyś mógł rozwinąć ten temat i też właśnie za co kochasz i nienawidzisz Dark Souls. Znaczy, mi się bardzo podoba, że to jest gra, która jest wyraźnie autorska i wie, czego chce, bo ja długo się zastanawiałem nad wieloma takimi problemami, które miałem z tą serią, na czele z kamerą, dopóki chyba nie zapoznałem się z całkiem świeżym wywiadem z panem... Boże, wleciało mi teraz imię i nazwisko autora serii. Boże, Miyazaki. Właśnie. Mm-hmm. On ma to samo nazwisko, to twórca studia Ghibli, czym się już mieszają tak nazwiska? Jest, dobra, tak, właśnie, tak. Bo pierwszy raz się to śmiał. Nazwisko. Dokładnie. I on tam na przykład powiedział, że on lubi te gry w ten właśnie sposób, że one są trochę uciążliwe. On tam, nie wiem, czy on nie powiedział, że nie jest masochistą. To nie było do końca, nie wiem w jakim stopniu to było żartobliwe. Natomiast to mi się strasznie spodobało, ta jego wypowiedź, bo ona wiele wytłumaczyła i to mi się podoba w jego grach, że dużo gier ma problem ze swoim charakterem, właśnie takim związanym z poziomem trudności. Dlaczego ona jest, czy że musi być bardziej dostępna? Natomiast Miyazaki tą swoją wizję, razem z zespołem oczywiście, realizuje. I ta wizja jest, ona jest super. Ona mi się kojarzy bardzo z takimi grami, opowieściami o grach dzieciństwa, które często te gry były lepsze w opowieściach niż naprawdę. Ja serię od Demon Soulsów Dark Soulsy poznałem dzięki Poligatce którejś, gdzie Rysław, bo pierwsza część nie była dostępna w Europie, z tego co pamiętam, i właśnie Rysław tam się rozwodził, że jest taka... I to były czasy już, kiedy
internet śmigał, tak, bo to jest to 2009 bodajże, albo wcześniej, więc wydawało się, że takie problemy nie istnieją. A tu proszę, jakaś gra, która jest niedostępna, jest bardzo fajna, jest w ogóle jakieś szaleństwo, wszyscy chcą w nią zagrać, jest trudna i to w ogóle, wow, brzmiało zachęcająco. I to właśnie wynikało z opowieści Rysława. Więc w Demon's Souls nie miałem okazji pograć wtedy, bo było bardzo ciężko je dostać, natomiast Dark Souls'y były super przeżyciem. Mi się bardzo podobał właśnie tajemniczy świat i to, że gra niczego nie narzucała. O, że to było... Często są takie gry na przykład, gdzie najlepsze rzeczy dzieją się w przerwnikach filmowych, a tutaj gracz miał od początku do końca kontrolę, nic mu nikt nie podpowiadał i to zostawało w jego gestii. Więc to jest w skrócie to, co mi się podoba w Dark Soulsach. Ten świat, narracja i taka zdecydowana postawa twórców ze swoją wizją. Wiesz co, to nie jest tak, że nienawidzę, bo ja uwielbiam te gry, nie? To ja nie miałem takiego momentu, że nienawidzę tych gier. Bardziej może miałem taki troszeczkę przerost już tych Soulsów po pewnym czasie, dlatego fajnie, że na przykład pojawił się Bloodborne, którego uwielbiam chyba najbardziej tak naprawdę z tych wszystkich tytułów, którego mam zresztą splatynowanego na 100%. Ale słuchaj, no wiesz, ja zaczynałem z Demon Soulsem, no nie? I to jeszcze za czasów PlayStation 3. Pamiętam, że wiesz, ja tą grę zamówiłem sobie z Chin w ogóle, z takiego sklepu Play Asia bodajże, czy Yes Asia, coś takiego. I wiesz, tylko dlatego, że zasłyszałem, że po prostu ma napisy angielskie w sobie. No i to było takie objawienie, nie? Że jak tą grę odpaliłem na PlayStation 3, to byłem mega, mega po prostu zachwycony, że coś takiego powstało i to było wtedy takie dość nowatorskie. Brak prowadzenia gracza za rączkę i tak dalej, no to było świetne i jeszcze taki klimat dark fantasy, niby zrobiony przez Japończyków, ale bardzo europejski. To jest coś, co mnie mega, mega, mega kręciło. Od tego czasu wszystkie Soulsy przeszedłem, oprócz Demon's Soulsa Remake, który, no bo skończyłem tego Demon's Soulsa starego, więc tego remake'a, nie wiem, w sumie, no, porzuciłem, może jeszcze do niego kiedyś wrócę. I muszę przyznać, że troszeczkę się zapętliłem w Sekiro, bo bardzo chciałem platynę zdobyć i jakby mam, zdaje się, save'a tuż przed ostatnim bossem, dosłownie, którego nie ruszyłem, ponieważ muszę wrócić i przejść grę jeszcze raz i jeszcze raz, żeby potem dopiero z nim walczyć, żeby tam jakieś pucharki zdobyć. Ale pewnie już tego nie zrobię, bo ta gra, muszę przyznać, że mnie trochę wymęczyła. Jeżeli mam powiedzieć faktycznie jakiegoś rodzaju, w cudzysłowie, nienawiści, to chyba Sekiro, bo no nie do końca lubię ten styl w gry, że jednak w Dark Soulsach, w Bloodborne można troszeczkę więcej kombinować, jeśli chodzi o walki z tymi bossami. Tutaj po prostu trzeba się nauczyć sekwencji i trochę mnie to zaczęło po pewnym czasie drażnić. Natomiast no, tak czy inaczej, jeżeli mówię o jakichś wadach, to dla mnie to są po prostu top levelowe gry. No, to absolutna liga światowa i jedna z moich ulubionych tytułów ever, szczególnie Bloodborne, którego nawet niedawno grałem drugi raz. Także bardzo czekam na Elden Ringa, no nie? Jestem bardzo ciekaw, co to tam będzie. Nawet dałem sobie spokój z tym całym testem sieciowym. Nie grałem, czekam na pełną wersję i no, mam nadzieję, że dam się porwać, ale z tego, co widziałem, jest świetnie, nie? Więc... Andrzeju, a ty jakbyś miał jednym słowem... Dziękuję, Arku. Andrzeju, a ty jakbyś miał jednym słowem powiedzieć, co myślisz, jakie masz odczucia wobec serii Dark Souls? I też jakby opowiedzieć swoich takich, powiedzmy, to za co kochasz i nienawidzisz tę grę z From Software? Może z jednym słowem mi się raczej nie uda, ale gdybym miał to powiedzieć jednym zdaniem, powiedziałbym, że jest to taki idealny symulator pokonywania samego siebie. Bo jakby tutaj głównym przeciwnikiem, takim finalnym bossem, tak samo jak w życiu, jesteśmy my sami, tak? To, czy my się czegoś nauczymy, to, czy my pójdziemy w jakąś stronę. Tak jak właśnie Arek mówił przed chwilą, że no, mamy pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. I myślę, że
To jest to tak naprawdę. To jest to, co mi się najbardziej podoba i nie podoba jednocześnie, bo wiadomo, kiedy traci się cierpliwość, kiedy już 30 raz giniesz na tym samym bosie, no to możesz się wkurzać, możesz się denerwować, ale jedyna osoba, którą możesz obwiniać, to jesteś ty tak naprawdę. No, chyba że grasz w Dark Souls 2, to wtedy możesz obwiniać akurat grę, tak? To tam jest parę elementów. Nie mówię o całej grze, ale są walki z bossami, które miały świetną muzykę, miały świetny klimat, ale zostały absolutnie zepsute przez mechanikę. Na przykład jest walka z takim dość orientalnym, tak, z orientalnym bossem, Sir Alone się nazywa. On jest stylizowany na takiego bardzo potężnego samuraja. Świetnie jakby pokazana walka. Muzyka jedna z najlepszych w serii, można powiedzieć. Jeden z najlepszych utworów. Ale to, jak ta walka mechanicznie działa, oj. Myślę, że jeśli mam powiedzieć właśnie za co nie lubię Soulsów, to, że w pewnych momentach, w każdej grze, no oczywiście najbardziej w dwójce, wieczny hejt na dwójkę jakby, z mojej strony będzie niestety, zasłużyła sobie ta gra czymś jednak, to myślę, że tą rzeczą, która mi się najmniej podoba, jest taki brak konsekwencji, jeśli chodzi o właśnie gameplay design. I tutaj chodzi tylko o to, jak gracz się czuje w pewnych sekwencjach, a jak się czuje w innych sekwencjach. Widać, że pewne części gry są bardzo mocno dopracowane i że tam mnóstwo czasu na to poszło. Bardzo mnóstwo takiej mocy obliżeniowej mózgów designerskich tam wsiąkło, powiedzmy. A są miejsca, w których... w których widać, że one są dodane na ostatnią chwilę, widać, że one są zrobione tak trochę niedbale, ale myślę, że z takich rzeczy, które mi się nie podobają, to wszystko. Poza tym wszystko mi się podoba. Cały koncept tego, jak te gry działają, podoba mi się to, jak te gry ewoluują. Podoba mi się, że pomimo tego, że wszystkie mają tą samą konwencję, i te same kroki, dźwięki kroków, przepraszam. Tak, te same dźwięki kroków, niezmiennie oczywiście. Te same asety graficzne w większości, tym bardziej mówię Bloodborne, Dark Souls 3, Sekiro i teraz Elden Ring. Kiedy patrzę na te cztery gry, to bardzo dużo podobieństw widzę. Mnóstwo takich przemielonych po prostu asetów graficznych, to jak wyglądają góry, to jak wygląda trawa, to jak wyglądają shadery. To wiadomo, no, to jest oszczędność. Ale no jakby... Podoba mi się to, że tak wracając do wątku, że te gry ewoluują, że żadna nie jest, że pomimo tego, że one mają tą samą konwencję, żadna nie jest taka sama. One nawet, ta dwójka nieszczęsna jakoś się utrzymuje, powiedzmy, na powierzchni dobrych gier, mimo tych zawirowań, mimo tych zawirowań, ja dwójkę bardzo lubię. Nie, też nie chcę, żeby mnie ktoś źle zrozumiał, ja mam w dwójce 300 godzin, przeszedłem ją z 5 razy. Nie wymaksowałem osiągnięć, bo nigdy mnie nie interesowały osiągnięcia tak naprawdę w grach. I no, dwójka ma wiele miejsc, w których jest super. Bardzo świetnie multiplayer jest zrobiony, ale tak poza tym to na tle reszty jednak troszkę odstaje jakością. Tak? Z wywodu mojego to chyba tyle. Bo się jeszcze raz zaraz rozkręcę i po prostu cały czas antenowy dla siebie zabiorę. Nie, no myślę, że nawet i dobrze, bo w razie czego będziemy ci wchodzić słowo, tak więc Andrzeju, nie przejmuj. Oczywiście ja będę miał jak najmniej z was wszystkich do powiedzenia, ale zanim jeszcze to powiem tak w kilku słowach, za co jakby jednym słowem i też za co kocham i nienawidzę, ja mam do was pytanie, czy jeśli bylibyście w stanie sobie przypomnieć, jak graliście pierwszy raz pierwszą odsłonę Dark Souls, to co czuliście, jak zaczęliście pierwszy raz zagrać? Bo zawsze jest tak, że gramy w jakąś grę, na którą czekamy mniej lub bardziej i gdzieś w nas się wzbudza takie uczucie, że nie wiem, lubię ten świat, albo że podoba mi się jakby sam pomysł i przez to patrząc na zegarek, patrzymy, już 10 godzin gramy. Czy jesteście w stanie sobie gdzieś teraz tak przypomnieć pierwsze takie uczucie, kiedy zaczęliście w Dark Souls grać? Wądziu, jesteś w stanie? Ja pamiętam teraz, że mam w głowie to, co mi się teraz wydaje, że pamiętałem. Na stówę zachwyt nad światem, on mi się bardzo, bardzo podobał. Czy to jest takim, że nie będą pierwsze momenty, bo pierwsze momenty chyba gra jak gra jakoś tam
nie zwracałem uwagi na nic, przyznam się szczerze. Natomiast był ten moment, kiedy schodziliśmy tam do tego lasu, nazwa mi wyleciała w jedynce Dark Soulsach. Pewnie wy pamiętacie, bo jesteście ekspertami. Ten las tam pod... Darkwood Garden. Darkwood Garden, przepraszam, to był ogród. Tak, więc w tym ogrodzie sobie pomyślałem, że to jest świetne, bardzo tam jest... Tam, bo tam klimat wchodził już dla mnie na maksa i ten, jakoś tak czułem, że to jest coś specjalnego, tak, ta gra. O. Tam można było odczuć, wbrew temu, że to jakby był bardzo zamknięty poziom, tam właśnie też podobne odczucie mam, że można było poczuć taką jakby pseudo-otwartość tego świata, bo to była jednak taka większa przestrzeń, ona nie była nudna, ona była niesamowicie klimatyczna też pod takim względem, no, nie chcę mówić horrorowym, ale jednak... Tak, było paranormalnym, tak, bo tam był taki tak, potem... paranormalne, to jest dobre słowo. Tam był taki motyw, że wchodziło się potem do części zamkniętej tego ogrodu i tam działy się jakieś cuda z NPC-ami, bo tam była cała kraina, gdzie atakowały cię te takie bardziej zaawansowane NPC, duchy tych postaci. Coś w tym stylu. I wtedy tak sobie pomyślałem, że to jest coś, tu się dzieje coś ciekawego w tej grze, bo to nie była taka standardowa formuła, gdzie po prostu się bije te ludziki, tylko no, jakieś te pomysły na ich rozmieszczenie, na to, kiedy się pojawiają, jak były zwizualizowane, była wyjątkowa. Więc nie wiem, magiczność świata to jest coś takiego. Arku, a ty jesteś w stanie sobie teraz... Z głowy, tak nie wiem, przytoczyć, co czułeś pierwszy raz? Nie chcę tutaj używać niecenzuralnych słów, ale... O, dziupla! O, dziupla! Nie chcę, ale muszę. No, nie, wiecie co, a przypomnijcie mi, w której części były bagna? To też było... To jest ulubiona... Ostatnio każdej. Właśnie Miyazaki ale... mówił, że Elden Ring... Tak, że uwielbia, nie? Tak, że przywrócił jego jakoś tam chęć tworzenia większej ilości bagien, coś takiego. Tak. Bagna, to tak, no w dwójce były te bagna z tym wiatrakiem. Z wiatraka przychodzisz do wulkanicznej krainy, świetny design świata. W jedynce był Blighttown, czyli poziom, który był bardzo skrajny pod względem... Tam, gdzie były duchy, prawda? Była bardzo wertykalna, druga horyzontalna. W Blighttown były duchy? Były komary, tam były komary i takie tak, to Blight tam to nie była ta miejscówka, gdzie trzeba było te takie dusze pokonać, że musiałeś mieć magiczny miecz, żeby w ogóle zadać obrażenia? To nie jest to, tak? To są te... Nie. To było tak. Podwodne miasto. To było zalane miasto. To było tuż pod Firelink Shrine. Ale Blight tam to było to takie obrzydliwe, to takie, co miało taką barwę kolorów. Bardzo taką brunatną, brązową, wszędzie było czerwono, wszędzie było paskudnie, można było prawie przez monitor poczuć ten smród tych bagien. To było to takie... Ja mam, słuchajcie, wspomnienia zarąbiste z takiej lokacji, która się bodajże nazywała Sense Fortress. A to dlatego, że graliśmy z kumplami wtedy w koopa w tą grę i Sun Fortress po prostu mam tyle śmiesznych, ale też strasznych takich wspomnień z tego powodu, bo graliśmy w trójkę i po prostu te całe sytuacje, jak żeśmy nawzajem wpadali w pułapki z kamieniami, i jak trzeba było przebiegać przez poruszające się ostrza bez pancerza, no nie nago praktycznie jako postać, żeby zdążyć przebiec na drugą stronę, czy coś takiego, no po prostu to mam świetne wspomnienia z tego, no nie, więc to mnie tak mega zafascynowało, że nie dość, że gra jest fajnie tajemnicza, no nie, i wciąga samym światem, i że to jest takie wszystko mroczne, to jeszcze naprawdę mimo ogromnych problemów z połączeniem się na koopa z kolegami, bo tam ten kod sieciowy był trochę spieprzony, to, że często połączenie tam zajmowało nam na przykład 40 minut, no nie, to uparcie, żeśmy do tego dążyli i żeśmy wspólnie sporo tam przeszli. Najgorszą lokacją ever dla mnie to było Anor Londo, że tam po prostu ginąłem niezliczoną ilość razy. To nie było New Londo? Aha, to jak się nazywała ta lokacja z tymi duchami? Bo to pamiętam, że to było...
New London Ruins. To właśnie, no właśnie takie zalane. To właśnie i to Bagno i Blighttown to chyba najbardziej mi utkwiły w pamięci jako takie najbardziej, że ja tam bałem się grać, no nie? Że jakby miałem opory przed włączeniem Dark Soulsa, żeby brnąć dalej w tą lokację, bo było to niesamowicie nieprzyjemne przeżycie, szczególnie komary z Blighttown, jak i ich te takie, wiecie, tam jest taki fajny dźwięk, jak one machają tymi skrzydełkami, no nie? I czasem jak było je słychać z tyłu głowy, to naprawdę potrafiło to zjeżyć po prostu włosy na karku. Andrzeju, a u ciebie? Mhm. Były tam jeszcze te takie Blighttown właśnie jeszcze skończył, były te takie śmieszne NPC, co pluły cię trucizną, która nieważne ile miałeś eliksirów leczących przy sobie, to ona cię zabijała zawsze, po prostu tak, była zbyt mocna. A u mnie tą magiczność świata poczułem chyba od razu, kiedy po sekwencji tutorialowej tam się na tej wielkiej wronie, na tym wielkim kruku, nie wiem co to jest za ptaszor, się przelatuje do Firelink Shrine. I kiedy tam po raz pierwszy wchodziłem po tych schodach, które są przy zboczu góry, kiedy po raz pierwszy właśnie przechodziłem przez te kanały, po raz pierwszy widziałem tych przeciwników, te wielkie szczury, to jakoś wtedy mi to zaskoczyło. Wtedy mi zaskoczyła taka wizja średniowiecznego dark fantasy postapokaliptycznego świata, który jest martwy cały i który po prostu czeka na to, żeby jego tajemnice zostały odkryte. Mi się oświetlenie przy okazji wtedy i to, jak tam był po prostu ambient zrobiony, sound design samego wiatru. Sam wiatr, same dźwięki zbroi, to jak to się wszystko tam komponowało z samym gameplayem, mi się to strasznie kojarzyło, jak oglądaliście siódmego Harry'ego Pottera, część Insygnia drugą, śmierci. Insygnia śmierci, tak? Część drugą, to tam jest pod sam koniec filmu scena, jak jest pokazany ten zniszczony Hogwart i te takie promienie słońca, które przez chmury powoli zaczynają prześwitywać, przez te dziury w zamku zaczynają oświetlać jego część, to mi się strasznie to z tym widokiem kojarzyło właśnie w Soulsach. Ja pamiętam, że ja sobie Soulsy pierwsze, przez pierwsze tam 2-3 godzinki sobie odpalałem ambiencik właśnie z tej siódmej części Harry'ego i to wchodziło w cudnie. To pięknie, pięknie to się komponowało. Potem już przestałem ale to ja jeszcze, tak, to jeszcze wtedy, to jeszcze się wtrynę, że tak, bo mówimy o tej pierwszej takiej emocji, a w sumie nie powiedziałem dokładnie o pierwszej emocji. Pierwsza emocja moja to było włączenie w ogóle gry i pojawienie się tego intra z tym takim trupem zwisającym ze smoka. I to taka dziwnie po prostu, strasznie dziwnie zmiksowana muzyka z takim chórem kameralnym wręcz. I to było fajne, strasznie takie bardzo inne niż wszystko, co do tej pory słyszałem chyba w grach fantasy, no nie? Więc to było fajne. To mocno pamiętam. Dobrze, no to bardzo dużo tutaj takich powrotów, wspomnień, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Wstępnie się nieźle rozgadaliśmy, dlatego ja pozwolę sobie tylko kilku słowach opowiedzieć. Czyli kończymy podcast, bo ty masz już nie grałeś, tak? Nie. Słuchajcie, ja grałem w pierwszą część i w zupełności wystarczy, chociaż strasznie żałuję, że jeszcze nie miałem okazji w Bloodborne'a. Ja tak, dokładnie. Ja wolę się wychillautować, wyluzować. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą część i cieszę się, że finalnie w nią zagrałem i też ją skończyłem jakieś chyba z 2-3 lata temu. No niestety, Andrzeju, na Nintendo Switcha wiem, że ten port jest okropny, ale znaczy, powiem tak, ja nie będę się tutaj, bo ja nie wiem, ja nie mam porównania z wersją PC-tową czy z inną konsolą, tak więc Andrzej, przypuszczam, że ty byś mógł coś więcej na ten temat opowiedzieć. PC-towa jest jeszcze gorsza, spoko. Okej, no to nie jest źle. W każdym razie na Switchu jak najbardziej dobrze mi się mimo wszystko dobrze grało i ta wersja mobilna nawet się sprawdza. Ja, jak ja bym miał jednym słowem, mam takie dwa słowa, które mi się kojarzą z Dark Soulsami, to jest albo cierpienie, albo cierpliwość. No i za co kocham i za co nienawidzę gry From Software, no na pewno za co kocham, to za muzykę, mimo tego, że te pierwsze
pierwsze trzy odsłony, a szczególnie muzyka do pierwszej odsłony Dark Souls jest bardzo, bardzo powiedzmy taka, nie wiem czy minimalistyczna to jest dobre słowo, bo wiemy, że muzyka głównie spełnia swoją rolę w trakcie tych walk, tych starć z tymi bossami i zresztą o samej muzyce za chwilę będziemy rozmawiać. Natomiast o ty, Andrzeju, wielokrotnie wspominany przez ciebie ten ambient spełnia bardzo też ważną rolę i przez to, że muzyka nas nie przytłacza nas w trakcie gry, że ona cały czas nie towarzyszy nam i mi się wydaje, że to jest bardzo dobrze, że tak się stało, bo przez to możemy docenić wiele innych elementów, właśnie tą architekturę, o której tutaj wielokrotnie już też mówiliśmy, ale też jakby ten cały świat, który nas otacza i te poukrywane tajemnice na każdym rogu. Ja sądzę, że ta muzyka, mimo tego, że ona jest taka trochę schowana, to dobrze robi samej trylogii. Bloodborne z kolei to jest zupełnie inna para kaloszy, o których za chwilę też będziemy na pewno rozmawiać. O Sekiro prawdopodobnie dzisiaj za wiele nie powiemy. Na pewno te Dark Souls i Bloodborne dla nas wszystkich chyba są tutaj najbardziej istotne, nie tylko pod kątem gameplayu, rozgrywki, ale tutaj głównie też jakby muzyki. Tutaj powiedziałeś właśnie te mroczne średniowiecze lub fantazy, takie zachodnie podejście. Wiem, że nawet w podcaście europejskie. Europejskie, dokładnie. Tak. Ja wiem, że ty też, Andrzeju, ze swoim ojcem, jak nagrywaliście podcast o Dark Soulsach, to rozmawiali, powiedziałeś bardzo trafne nawiązanie, bo to jest moje ulubione anime, Berserker. Bo to jest takie nawiązanie do Dark Soulsy, które nawiązują do Berserka. I to faktycznie jest czuć tą ociężałość, tą grawitację, ciężką fabułę. I ja właśnie pamiętam, ja bardzo długo się wstrzymywałem z podejściem do tej gry, ponieważ się trochę, powiem szczerze, bałem. Bałem się nie tego, że coś mnie tam przestraszy, ale się bałem, że naprawdę w każdej chwili jesteś w stanie zginąć przez jakąś głupotę, albo swoją, albo no... Jakiś NPC się zabije nawet nie wiedząc o tym i naprawdę gra nie wybacza błędów. Znaczy, to jest taki truizm, ja tylko to podkreślę, jak ktoś tej gry nie zna. Tak. To jest tak, że ta śmierć to jest często, bo to się umiera się w każdej grze i to wiadomo, to jest wpisane. Natomiast tutaj no jest troszeczkę ona okupiona dużą stratą, bo musimy wrócić do ogniska i tracimy zdobyte doświadczenie poniekąd, bo ono zostaje w miejscu naszej śmierci. I to jest ten ból największy, nie? Że jest to poczucie tego, tak. Że... To nie jest taka kolejna śmierć. Tak, a jeśli w drodze po to doświadczenie zginiemy drugi raz, no to tracimy je na zawsze. Przepada, tak. Tak, tak. A to często jest tak właśnie, że, bo to jest najfajniejszy moment, przepraszam, tak się wcinam, bo to jest właśnie to, co strasznie lubię, że ta eksploracja, ona jest okupiona pewną ceną, tak? To nie jest taka niewinna eksploracja, że sobie idziemy, coś się stanie, robimy jakiś szybki checkpointik, tylko... Tak, to jest taka groźna eksploracja. Tak. Albo no, świat jest groźny, o, może tak. To bardzo. A co do jeszcze tych ambientów? Co do tych ambientów jeszcze? Właśnie szybko powiedział, bo też jeśli chodzi o ambienty, to moim zdaniem powinniśmy powiedzieć trochę o Sekiro, ponieważ Elden Ring będzie z tego, co ja sobie analizowałem, powiedzmy, z tego, jak obecnie wygląda muzyka do Elden Ringa, Elden Ring najwięcej będzie czerpał chyba z Sekiro, jeśli chodzi o sposób tego sound designu, bo w Dark Soulsach nie ma ambientu praktycznie. Jest ambient sound, taki ambient w sensie dźwięki wiatru, fajnie zrobione dźwięki zbroi, tam ostrze, które się sunie po jakimś kamieniu, dźwięki pułapek, to jest świetnie zrobione, ale muzyki takiej w tle nie ma. W Bloodborne i w Demon's Soulsach są, nie wiem, trzy miejsca, w których jest muzyka taka w tle, tak? Czyli tam Hunter's Dream, Nexus w Demon's Soulsach, jest jeszcze wioska Yahar Ghul, do której możemy trafić przypadkiem i wtedy tam będzie taka upiorna muzyka w tle. A w Sekiro ta muzyka w tle jest cały czas. Możemy, kiedy sobie biegamy po świecie, zwiedzamy go, to gdzieś tam ten ambiencik cały czas w tle się rozwija, on się rozwija zależnie od tego, czy się skradamy, czy walczymy, to ona się, ta muzyka się dostosowuje mocno i zauważyłem, że właśnie Elden Ring idzie bardzo podobnym torem co Sekiro pod tym względem, że nie będzie tej takiej ciszy albo będzie jej mniej na pewno niż było jej w cyklu Soulsów, w sensie ja Dark mam Souls tutaj 1, taki 2, 3.
A propos, bo się pojawił ten temat ogólnego dźwięku. Ja mam teraz duży problem, będę miał z Elden Ringiem, ponieważ pojawiła się produkcja, która była... Pojawił się po prostu remake Demon's Soulsów, który ten całą inżynierię dźwięku miał jakąś rewelacyjną. To tak. W ogóle... Najlepsza byłem pod olbrzymim. Tak, to akurat mogę się troszkę wypowiedzieć, bo znam studio, które robiło dźwięk do Demon's Soulsa, do remake'u. Tak, ja mówię tylko jeszcze dla wyjaśnienia, bo mówię dosłownie o samym dźwięku, o tym, jak ono było zrealizowane, jak przestrzennie był to pozycjonowanie niesamowite. W sensie, mam wrażenie, że jakoś lepiej ubierzesz w słowa, bo to ja mogę tylko na razie same superlatywy, a oddaję... Wiesz co, raz, że to jest w ogóle troszeczkę taka next-genowa produkcja, bo oni tam użyli tego wewnętrznego systemu Sony do dźwięku przestrzennego, to się nazywa Tempest. A dwa, że po prostu no, Japończycy nie umieją robić, znaczy no, trochę za dużo powiedziane, ja tak trochę rantuję, wiecie, na japońskie gry ostatnio, ale oni naprawdę są leniwi. Ja się dołączę. No. Tak, właśnie to ci przepraszam, dziwetne, zanim ty się rozwodzisz. Jak usłyszałem właśnie te game, bo jeszcze nie grałem w Elden Ringa, bo chciałem sobie to zachować na pełną wersję, więc jak usłyszałem nawet w zwiastunach te odgłosy, które znam już od dziesięcioleci z tych, bo to są chyba cały czas ta sama baza dźwięków. Rozumiem sentyment, ale z drugiej strony po tym, co zobaczyłem w remake'u Demon's Soulsów, który pokazał, że można zrobić, i to naprawdę, to jest next-genowy dźwięk. Ja polecam wszystkim, żeby sobie to sprawdzić na konsoli. Niesamowite. To nie jest kwestia, że można zrobić, bo na Zachodzie ludzie po prostu się dużo bardziej, te zespoły się dużo bardziej starają, zależy im na dźwięku, a po prostu From Software no, nie zależy i no, wybaczcie, ale dźwięk w Soulsach jest mega kiepski po prostu i nikt mi tutaj nie wmówi, bo przypadkowo, wiecie, no, zrobili ambient, który się kojarzy z tym ogniskiem, który się kojarzy z Nexusem i tak dalej, i ta muzyka jest spoko, ten ambient tego ogniska jest spoko, on się kojarzy, ale to jest przypadkowo bardziej tak wyszło, wiecie, bo kroki są beznadziejne, no nie, jakby... Uderzenia mieczem też są, pozostawiają sporo do życzenia. Ten dźwięk jest bardzo minimalistyczny, jest go niewiele, przestrzeń jest kiepska. No i dopiero Demon's Souls Remake pokazał, jak powinno się zrobić dźwięk do takiej gry. No nie? Niestety to jest jedyny tytuł, który z tej stajni, który po prostu będzie. Bo to zrobił w ogóle Bluepoint Games, czyli Anglicy. To właśnie nie jest przez From Software zrobione. Studio z Wielkiej Brytanii, dźwięk zrobiła firma, między innymi firma Sweet Justice, z którą żeśmy współpracowali, zresztą przy The Medium też. Da się, ale Elden Ring najwidoczniej się nie da, no bo dalej są te same kroki i tak dalej. Tylko ja powiem, co mi się zwłaszcza strasznie podobało, bo to jest Demon's Souls, to jest gra, no nazwijmy to, no, ona tam ostro operuje, czy zmusza nas do operowania mieczem i te właśnie odgłosy tego w dotychczasowym dorobku From Software, to są typowe odgłosy, tam nic, gramy w to i tam się nic nie dzieje. Natomiast tutaj te odgłosy tego metalu, który się ściera, który uderza o te różne, tam zależnie od powierzchni inne są odgłosy, niesamowite. To jest tak satysfakcjonujące, kiedy tam wychodzą jakieś zbicia i słychać, jak ta stal się po sobie ześlizguje. To są lata świetne. To jest fantastyczne. Tak, jest po prostu totalnie... Sorki, przerwałem ci. Dokończ możemy się. Nie, bo ja to nie mam już na tylko taki bełkot, będę mówił, że to jest next gen, ale to naprawdę, bo to bez czasu musielibyśmy siąść z tym dźwiękiem, bo tutaj mi się wydaje, że ciężko to, można jakieś takie wspaniałe opisy stosować, ale to się po prostu słyszy, tak? To jest coś, że tam może są ci zbazowani ludzie, którzy mówią, nie, w grach już nic się nie dzieje ciekawego, to właśnie pokazać im te Demon's Soulsy, a przede wszystkim niech oni sobie to usłyszą i niech zobaczą, jak dużo w wielu grach jest lenistwa w tym departamencie udźwiękowienia. Niestety właśnie w studiach japońskich. Nie wiem, skąd to się bierze, a niestety słuchajcie, no jakby ciekawostka jest taka, że jedyne studia z kraju kwitnącej wiśni, które przykładają większą uwagę do dźwięku, to są studia, które są japońskie, ale mają międzynarodowy team, no nie? Tak jak studio Hideo Kojima Productions, no nie? Bo Death Stranding jest fantastycznie udźwiękowione. Fantastycznie. Ale to jest team międzynarodowy. Jeżeli z reguły mamy do czynienia z teamem właśnie czysto z Japonii, to ten dźwięk jest po prostu zrobiony po łebkach. Wiążę wielkie nadzieje z Ghostwire Tokyo, bo jak na razie to, co pokazali, brzmi bardzo, bardzo spoko.
Nie, wiesz co, ja bym, Arek, bym nie powiedziałbym w kwestii lenistwa, tylko brak raczej wiedzy i doświadczenia. Ileż lat można ten brak wiedzy mieć? Wiesz, mają wiesz tabunę, co, to, że jak wiedzy, możemy nie? się tak dawać swoje propozycje z zachodu. Mi się wydaje, że oni się po prostu zatrzymali na pewnym etapie, bo było taki moment, że to było naprawdę jakieś właśnie topowe i oni właśnie chyba spoczęli na tym etapie. Mi się to tak właśnie epoka tak, PS2, PS3. To jest, wiecie, to problem jest zakorzeniony sporo głębiej, bo to jest, wiecie, kwestia hierarchii, kwestia sposobu pracy, workflow, tego jak podchodzi się do ludzi, tej komunikacji, tego wszystkiego, to wiele rzeczy po prostu w pracy takich korporacji. No wiele rzeczy musi być zmienionych, żeby jeżeli i dlatego jakby nadzieją są te teamy, wiecie, Shinji Mikami odchodzi z Konan odszedł z Capcomu, czy... Tak, znaczy już do Resident Evil, tak. Nieważne, Shinji Mikami odchodzi, tworzy swoje własne małe studio, prawda, i nagle wychodzi Evil Within, fajnie udźwiękowiona gra, naprawdę dobrze wszystko jest zrobione. Międzynarodowy team przy nowych Resident Evilach i też, wiecie, dobry dźwięk, nie może nie rewelacyjny, ale dużo fajnych rzeczy tam jest zrobione. Dźwięk tam jest super, szczególnie jak się gra w wersję VR-ową. Grałem. Mówię o siódemce tutaj. Siódemkę grałem, tak. Ja tylko oczywiście te dźwięki przypominające te... To takie żyganie, to jak to żyganie jest tam zrobione po prostu, to... Fajne. Prawie jak na studiach. Dobrze, kochani, bo trochę zbaczamy z tematu i widzę, że tu się nam kolejny temat chyba na przyszłość, czyli o muzyce, dźwiękach, implantacji Resident Evil moglibyśmy naprawdę rozmawiać, tak więc ja sobie to zapisuję, jeżeli kiedyś będziecie mieli czas i też ochotę znowu się pojawić tutaj w podcaście razem ze mną bądź z Pawłem, to będę wielce zaszczycony, ale to może w niedalekiej przyszłości. Bo widzę, że powoli tak już chyba nawet dosyć naturalnie przechodzimy do tematu o muzyce i też o dźwiękach w ogóle do gier From Software. I takie pytanie do was, jaką spełnia muzyka rolę w grach From Software, głównie właśnie w Dark Soulsach i Bloodborne? Ja wiem, że powoli trochę powiedzieliśmy o tych ambientach i powiedzieliśmy o tej muzyce, która pojawia się w tych dosyć decydujących starciach z bossami. A Wąziu, jak myślisz, jaką spełnia rolę muzyka w grach From Software z twojej perspektywy? Najgorsze jest to, że ja zasadniczo muszę sobie przypomnieć takiego topowego, czy podejrzewam z całych tych emocji, ale najbardziej zwracałem uwagę na muzykę. Ona się włączała właśnie, prawda, w trakcie starć z bossami. Mówię o trylogii Dark Souls 1-3. Mam nadzieję, że nie popełniam błędu. Natomiast tak, krótko, jak mnie pytasz jakąś rolę, tak? Czy ona się będzie różniła od roli, jaką muzyka pełni w innych grach? W Bolku i Lolku na przykład. Bo na przykład, patrz, jakiej muzyki moglibyśmy się spodziewać po grze znanej z takiej chłubionej za śmierć, tak? Gdzie ta czyha na każdym rogiem i też jakby walki z bossami. Czy jakby muzyka śmiertelnie dobrej. Czy muzyka ciebie na przykład przytłacza bardziej niż jakby sami bossowie? Czy ona jest dobra, czy ona jest zła? Jakie są twoje przemyślenia? Ale tu masz rację, tak. Tak, dobra, odnośnie tej trylogii Dark Soulsów, no to ona definitywnie ma podkreślać jakąś rolę tych bossów, tak? Ja tutaj mówię, dla mnie najważniejszy był świat, ale no wiadomo, no bossowie to jest tutaj, zwłaszcza, że teraz się, po czym ja jestem? Jestem po God of War'ze, który niestety, on troszkę poszedł w takie soulsowe klimaty, ale to jest temat, nie chcę teraz się spierać jakby co o gatunkowe rzeczy. Natomiast mnie bardzo boli ten straszny recycling tam spowodowany pewnie niższym budżetem ostatniego God of War'a. I tutaj spodziewałem się, że ogólnie rzecz biorąc cały czas ta praca włożona w stworzenie tych bossów tutaj From Software przoduje. Natomiast zaciekawiło mnie teraz, nigdy się nie wgłębiałem w te soundtracki. Jestem teraz ciekaw dlaczego, czy po prostu może nie wiem, zbyt dużo negatywnych też emocji mi towarzyszyło podczas grania i jakoś nie chciałem. Potem tak jak scenariusz mechanicznej pomarańczy, nie? Że tam bohatera uwarunkowali na muzykę tak klasyczną, którą kochał, że nie wiem, że miał ją nienawidzić, nie? Więc może coś takiego. Ale bardzo teraz mnie zaciekawiło, czy każdy boss ma tam swój osobny utwór, można zrobić jaka to melodia
z muzyką do bossów Dark Soulsów, tak, to jest świetne. Mm-hmm. Na przykład, ale patrz, jakby ci podczas walki z bossem śpiewał piasek, to też byś na przykład mógł nienawidzić, nie? tej walki z bossem. Ale to wiesz, tam jest dużo takich zabiegów gameplayowych, które można nienawidzić, nie? Wracając do tego Blighttowna, gdzie tam były te plujące jakimś dziadostwem, to też jest nienawiść, nie? I jakby tam jakoś zaimprintować tą muzykę piaska, mi się wydaje, że... że to wiesz, możemy się po Miyazakim takich zabiegów spodziewać, nie? Czy nie obraziłbym się absolutnie. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Ale nie, najgorsze, że pamiętam, że ta muzyka, ona była taka podniosła, churalna, tak, i orkiestrowa. Dobrze, dobry kierunek obrałeś. Dobrze, okej. Okay. Na pewno w pierwszej części i w Demon's Soulsach, nie remake'u, ta muzyka, myślę, od Demon's Soulsów po Bloodborne'a bardzo, bardzo mocno wyewoluowała. Właśnie tak, mm-hmm, jak właśnie mówisz, w Demon's Soulsach i w Dark Soulsach, ona jest bardzo podniosła, bardzo orkiestrowa, ale jednocześnie w tej swojej strukturze, w tej swojej wielkości, jest bardzo minimalistyczna. Nie ma tam jakby, tam się nie dzieje wiele tak naprawdę, to tylko po prostu to, co się dzieje, jest duże. W dwójce to się powoli zaczęło zmieniać, a finalnie w trójce i w Bloodborne, znaczy najpierw w Bloodborne, potem w trójce, myślę, że jakby ten balans został odnaleziony już między takim klimatem, między różnorodnością, a między taką wielkością. Bo ja też odnoszę na przykład wrażenie, że w jedynce 90% utworów, gdybym puścił losowo do każdego bossa, to nikt by nawet nie rozróżnił, który jest do którego. Poza jakimiś tam ikonami, tak jak na przykład Orstein i Smough, albo Gwyn na samym końcu, to jest muzyka, która się bardzo, bardzo mocno wyróżnia, tak? Tam nie ma orkiestry, jest samo pianino, nic więcej praktycznie, i tak. Ale poza tym to... Natomiast takiej z czysto przyjemnościowych rzeczy, że ja tu widzę, jestem chyba w jakiejś mniejszości, ale mi się najbardziej podobało Sekiro. Ja bardzo doceniam rozwój tego studia, jeśli chodzi o ich gry. I tak samo jest z muzykiem. Ale to jest, ona jest troszeczkę... Ona jest chyba najbardziej niesoulsową grą z tych wszystkich. Sekiro to nie są soulsy. Poza konceptem tego, że jest system ogniska, soulsów, tak. Jest system ognisk, to poza tym to nie są soulsy w ogóle, moim zdaniem. Tak, one są bardzo inne i prowadzi historię inaczej, i ma muzykę inną, i ma mechaniki inne. Ja sądzę, inne, że Sekiro inne. To jest taki... Ona bardziej nawiązuje... Ja sądzę, że Sekiro to jest taka kryptokontynuacja Guitar Hero. Tak. A, rozumiem, do czego zmierzasz. Najlepsza gra rytmiczna. Pod słońcem. Tak, ale ona troszkę, ona mi się bardzo podoba, strasznie jest takie fajne z sercem. Nie wiem, czy to z tego względu, że robili, że tak powiem, o swoich w końcu granie, bo to jest ona tam mocno zakorzeniona w jakichś legendach japońskich. Natomiast tam strasznie było czuć takie ciepło włożone w to wszystko, te relacje między postaciami i tak dalej. Może to po prostu tak wyszło, a może jednak, czy nie, że bardziej się starali, tylko nie wiem, robimy dla siebie, my będziemy liczyli, że to będzie bardziej docenione, coś takiego, nie, ale i muzycznie też bardziej, dużo bardziej pamiętam to wszystko, włącznie z motywem głównym i poszczególnych. Aż sobie zobaczę, bo podejrzewam, że te ścieżki są na jakimś Spotify'u, nie wszystkie, prawda? Ale są, nie wszystkie, nie, ale są. Bloodborne tego, na pewno jest i Dark Souls są, ale Sekiro, z tego co pamiętam, to chyba nie wrzucili. A kiedy mówisz o Sekiro, to na pewno nie można jeszcze nie wspomnieć o innej grze, która jest, powiedzmy, soulsami, tak w cudzysłów to weźmy, w klimatach japońskich, która nie jest od From Software, co prawda, ale jest również grą świetną, czyli Nioh. Nioh, tak, której muzyka od Yugo Kanno po prostu jest, tym bardziej w drugiej części. Powiem, że muzyka od będę mówił Nioh, łatwiej. Muzyka z Nioha dwójki, no, w mojej opinii zaorała Soulsy. Przynajmniej ich trylogię mówię. Mówię o trylogii 1, 2, 3. Muzyka z Nioha dwójki po prostu wzięła ten... Wzięła ten koncept tej epickiej muzyki i po prostu podniosła go 10 poziomów wyżej. Absolutnie po prostu przegenialna, fenomenalna muzyka. Gra gatunkowo podobna, tak jak Sekiro, troszkę inna, ale... Też jeśli ktoś gustuje właśnie w takich klimatach, w takiej epickiej muzyce, ale która jednocześnie jakby buduje klimat każdym utworem nieco inny, to serdecznie zachęcam do zapoznania się, bo ta ścieżka dźwiękowa też jest niesamowicie długa. Jest tam ponad 100 utworów chyba.
To mnie tak strasznie, jest takie słowo, striggerowałeś po polsku, jest, jak to się mówi? Jest jakieś ładne tłumaczenie, ale jak się, jest jakieś ładne tłumaczenie słowa striggerować. Rozsierdzić, tak, to jest właśnie tego naszego, to jest temat związany z tym, że to jest takie, dla mnie to jest Team Ninja po odejściu Itagakiego, który tam był strasznie ważną personą. I troszeczkę, dla mnie te niestety niochy były już przekombinowane systemowo. Ja sobie nawet nie słucham, że ich nie kończyłem właśnie z tego powodu. Natomiast ja sobie ostatnio wróciłem też do gry, która moim zdaniem, ona jest trochę soulsowa, do Ninja Gaiden. Tak, i Jezu, są to takie dwa tematy, które, to jest takie moje narzekanie wieczne, że bardzo żałuję, że Bloodborne'a nie ma jeszcze na innych platformach, bo to jest straszne. Ja bym sobie skomfortowo, ja lubię grać na PC-cie niestety i tam właśnie z chęcią sobie komfortowo powrócił do tego i do tej przygody. A dwa, że Ninja Gaiden też jest, zaginęło w czasie, jeśli chodzi o jakąś taką archiwizację gry, bo jest tylko wersja, Boże, aż tutaj mam pod ręką, przepraszam, dla ekspertów, Sigma, o właśnie, i nie ma tej podstawowej edycji. I teraz zrozumiałem, na co fani tak narzekali, tam jest dużo zmian. Natomiast one są ultra ciekawe muzycznie, te Ninja Gaideny, bo tam to właśnie jak się widziało image Itagakiego z lat 2000, to się to rozumie. To jest gość w czarnych okularach, długich włosach i tam jest muzyka rockowa, strasznie to jest zabawne. Mi się bardzo podoba. No i tyle w sumie, tak chciałem tylko, tak sobie obudziło to we mnie to twoje wspomnienie o Niohu, że no, brakuje mi tego starego Team Ninja i tyle. Bardzo no, tak, ciekawy, bo te niechy są bardzo fajne oprócz tego. Mm-hmm. No. Tak, one są bardzo japońskie, jeśli chodzi o podejście do gameplayu. Bardzo, bardzo wschodnie. Na pewno jeśli graliście w JRPG albo ogólnie w gry właśnie japońskie, koreańskie, to możecie zauważyć parę takich stereotypów, które się tam przewijają, czyli jak się podchodzi do tematu grindu, jak wygląda system walut na przykład, tak, że tych walut często jest więcej niż jedna, a nawet więcej niż pięć. I w Niohu te rzeczy faktycznie, tak jak mówiłeś, systemowo trochę tak się gryzą ze sobą, ale pomimo wszystko jakby gra się trzyma. Tak, nie, bo to jest duży kunszt tego poziomie. Kunsz tego studio. Też taka propos, taki zabawny, mój ulubiony cytat Itagakiego. Mam nadzieję, że on jest prawdziwy, ale to czytałem w jakimś wywiadzie, więc zakładam, że tak. On nawiązuje tego poziomu trudności Demon's Soulsów. To trochę chyba różni tych twórców, bo mi się wydaje, że jednak Miyazaki bardziej robi tę grę pod siebie, a nie przez złośliwość. Natomiast Itagaki, ten cytat jest przepiękny, bo on tam mówił, że właśnie, że testerzy przychodzili i mówili, że gra jest za trudna, no to on ją zrobił jeszcze trudniejszą i to jest też... Polecam fanom, nie mogę niestety mówić, najlepiej polować na wersję z Xboxów. To jest taka straszna archiwizacja. Liczę, że to podobno kod źródłowy zaginął. Może na Game Passie. Andrzej, ty byś chciał jeszcze, bo tu naprawdę już bardzo dużo interesujących rzeczy od strony Wozia padło. Andrzej, ja wiem, że ty już też poniekąd coś by dopowiedziałeś w kwestii muzyki, jaką rolę spełnia w From Software. Chciałbyś coś jeszcze ewentualnie dopowiedzieć, czy oddajemy głos Arkowi? Myślę, że jeśli już, to po prostu po wszystkim mi się przypomni. Obecnie myślę, co miałem, to powiedziałem. Mhm. Arku, to jak na przykład jakby to w twoich oczach spełnia, jaką rolę gry, muzyka w grach w From Software? To, jak to no, właśnie, to w ogóle tam była jakaś muzyka? No, jakieś ambienty, szumy. Śmieję się dlatego, bo ale... kompozytor takie rzeczy wygaduje. Nie, słuchajcie, ja po prostu, ja tak będąc zupełnie szczerym, to muszę przyznać, że pamiętam dokładnie ten moment, kiedy ukazał się soundtrack z Dark Soulsa, ponieważ byłem mega zaskoczony, że tam jest 850 godzin muzyki, czy tam w przybliżeniu, no nie? W sensie, ja w ogóle tej muzyki nie pamiętałem, no nie? I nagle wychodzi soundtrack, z iloma tam utworami po prostu i tak się patrzę na te kawałki, o kurde, no nie? Faktycznie, każdy boss miał jakiś tam swój motyw i tak dalej, no nie? Ale ja nie... Wiecie, to jest świetna muzyka, technicznie pięknie zrobiona, naprawdę fajne kompozycje, tylko jej się bardzo ciężko słucha poza grą i spełnia idealną rolę w samej grze, no nie? Natomiast poza tymi starciami z bossami tej muzyki tam nie ma w ogóle, nie? Więc to jakby jest... Natomiast dla mnie Sekiro, owszem, bardzo fajny, ale dla mnie no, najlepszym tutaj numerem jeden jest Bloodborne, no nie? Bo raz, że ja bardzo lubię takie klimaty gotyckie,
w różnej postaci, Lovecraftowe również, i no ale przede wszystkim ten gotyk, no nie, ten taki właśnie, te kompozycje wampiryczne takie trochę, no nie, takie ociekające mrokiem, wampiryczne, mrokiem, ale posiadające w sobie jednak melodię. I faktycznie mam tam parę fajnych kawałków, do których często wracam. I bodajże motyw główny chyba był skomponowany przez Niemca? Czy ja, Mariusz, pewnie ty będziesz wiedział, ja nie pamiętam. Ogólnie jeżeli chodzi, wiesz, prawdopodobnie Ryana przez Amona, tak? Ryana Amona. Okay. To jest filmowiec. Tak, tak. No. Bo tam trzeba, tam bardzo międzynarodowa lista kompozytorów była. Dlatego też ta, wydaje mi się, to jest na plus tej ścieżce, wiesz, to słuchaj, to tam ta ścieżka dźwiękowa kojarzy mi się troszeczkę z Draculą Coppoli, Killara, prawda, no jest tam dużo klasyki, zresztą chyba gdzieś czytałem nawet, że ktoś tam się wzorował na tym też po części. Ale właśnie Van Helsing, Dracula, wiecie, Castlevania, jeśli chodzi o klimat, nie o muzykę, tylko jeśli chodzi o klimat, no... Dlatego ja sobie tak cenię Bloodborne'a po prostu. I tam faktycznie niektóre motywy bossów po prostu pamiętam, chociaż też ta muzyka jest częsta, natomiast ciężka, natomiast wiecie, motyw główny był świetny po prostu w Bloodborne'ie. Mi się to bardzo podobało. Ja go jestem w stanie zanucić w każdej chwili. Natomiast Dark Souls'y, no to ta muzyka jest pomijalna i faktycznie tak jak Andrzej mówi, no w Elden Ringu widzę, że chyba będzie więcej, no nie? Bo z tego, co widziałem troszeczkę te gameplaye, to z reguły to, na co patrzyłem, miało tą muzykę nawet podczas eksploracji, więc jest to ciekawe. Więc jaką rolę? No wiesz, dla mnie większą rolę spełnia w tych grach, mimo że kiepski, to jednak dźwięk. Te specyficzne ambienty, które są bardzo minimalistyczne i to takie poczucie, wiecie, Dark Souls, w ogóle Soulsy to jest gra, która opowiada o potyczkach, czy tam o przebywaniu w takich krainach na pogranicza jawy i snu, no nie? Takich krainach z koszmaru i tak dalej, więc ta pustka tam jest jak najbardziej uzasadniona i myślę, że do tego oni głównie dążyli, żeby wywołać w graczu takie poczucie takiego zagubienia, no nie? I to właśnie to jest fajne, że tej muzyki tam, znaczy, kurna, to jest fajne, że tej muzyki tam nie ma, no nie? Jak się okazało, potem na soundtracku jest i to całkiem sporo, ale jednak jej nie ma, nie? No. Tak, jak dowcipy o basistach, nie? Że, tak, dopiero jak się pomylą, to jak sobie... Ja bym powiedział tak, że... Bo to jest, tak jak ty powiedziałeś, Arku, to jest też mocno uzasadnione, dlaczego tej muzyki w grze samej jest mało i tylko ona się pojawia w takich najważniejszych momentach, czyli z tymi starciami z bossami. No bo jeżeli podchodzimy do tych bossów 5, 10, 50 razy, a nawet jeżeli ktoś ma problem, to nawet setny raz podchodzi do walki z bossem, no to powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli ta muzyka w świecie cały czas by nam towarzyszyła i później jeszcze nam towarzyszy w trakcie walki z bossami, ja nie wiem, czy ona, czy byśmy z automatu byśmy nie wyłączali później muzyki, bo ona byłaby bardzo męcząca w pewnych momentach. I przez to, że jest tak mało tej muzyki i czasami jest tak, że te tematy, które już też Andrzej, ty powiedziałeś, Arku, i też Wądziu, ty wszyscy powiedzieliście, to ja mam takie wrażenie, że ta muzyka bardzo ważną rolę spełnia takiego jakby towarzysza. On nam pomaga, czyli ta muzyka nam pomaga, dodaje nam troszeczkę takiego wigoru, troszeczkę takiej pewności siebie, jak już mamy konkretną walkę z jakimś bossem. I to bym powiedział, że ta muzyka właśnie taką rolę spełnia. Ona jest naszym takim dobrym towarzyszem i dodaje nam otuchy w trakcie walki z tym bossem. I przez to ona się jakby nam nie nudzi, ona nas nie męczy, nawet jeżeli po raz dziesiąty raz podchodzimy do tej walki. Pamiętaj, że w Sekiro muzyka gra cały czas, no nie? I tam też podchodzisz do walki po 20 parę razy. Ja tylko chcę jeszcze też dodać... Tak, wiesz, to jest jeden aspekt w sumie. Teraz sobie przypomniałem, że to jest cały nurt memów, który się nazywa kiedy muzyka z bossa zaczyna grać i to jest bezpośrednie nawiązanie właśnie do Dark Soulsów. Że mi się wydaje, że ona też ma nas trochę zastraszyć, że właśnie co, idziesz sobie spokojnie, już nie pamiętam, tam, bo przeważnie jest tak, że tam jest ta mgła, przez którą przechodzisz, ale to z czasem staje się tak, że tam ona nie jest jednoznaczna, że wchodzimy do obszaru z bossem. Czasami jest tak, że liczysz na to ognisko. To było chyba w
Dark Soulsach 1 tam był taki, bo widziałem dużo analiz tego fragmentu, był taki motyw, że podróżujemy przez to upadłe miasteczko, wchodzimy na wieżę i tak się już modlimy, żeby gra dała nam dostęp do tego ogniska. To nagle gra muzyka i wyskakuje ten taki rogaty, nie pamiętam co to było, czy to był demon, czy ktoś, gargulec, taka ta postać, która nas ścigała po tych murach. Tak, ściga nas ten gargulec po tych murach i żeby nas dojechać, jeszcze nie dość, że tam się przeczołgaliśmy przez te mnóstwo tych nieumarłych, to na koniec gargulec. I to w ogóle są jakieś top elementy gier, jeśli chodzi o scenariusz i pomysły szalone Miyazakiego. Więc mówię, ta muzyka... No pewnie ma różną rolę, ale to tak, jak sobie przypomnę, to zastraszenie no, taka, jest istotne. Wiesz, zastraszenie taka też jest tak, boss, to się zgodzę. Bo tam te chóry się włączają, nie? To jest takie... Epickość, tak, to jest dokładnie to słowo. I nagle tak. Ci się wydaje... Wiesz, to jest tak, że wchodzisz do bossa i ta muzyka taka niesamowicie epicka zaczyna tymi klasycznymi chórami, no nie? Męskie, żeńskie, w ilości, wiesz, 600 osób śpiewa, no nie? Ty czujesz się jak Conan Barbarzyńca i myślisz sobie, że pokonasz od razu tego bossa, bo ta muzyka taka gra i giniesz po sekundzie. No tak. To właśnie do boju! Tak jest. W Bloodborne mi się to kojarzyło, kiedy mówiłeś o zastraszaniu. Jest tam moment, uwaga, spoiler, na jakieś 30 sekund, kiedy wchodzimy do koszmaru Mensis Nightmare, bodajże to się nazywało, i chodzimy sobie po tym koszmarze, dosłownie jesteśmy we śnie, i idziemy sobie, już widzimy, już jest latarnia, tam ognisko się jawi na horyzoncie, jest jak przed nami jakaś wieża i nagle nam ten taki upiór, ta amigdala nam zaskakuje, tak? Co wygląda jak połączenie mózgu z wyschniętymi kończynami. Po prostu, gdzie jeszcze sterowanie jest tam tak zrobione, że cały czas te dziury w jej głowie widzimy, to non-stop one są na pół ekranu. I to właśnie, że idziemy sobie, jest cicho i tak. Muzyka. I to wiesz, są takie dwie sytuacje, no nie? Bo raz, że ta amigdala faktycznie to robiło niesamowite wrażenie, a dwa, druga sytuacja, tym razem bez muzyki zupełnie. To było zejście w tych podziemiach, tam jak mogłeś zdobyć kolejny umbilical cord, no nie? To było przy tym takim, że szło się w takiej zupełnej ciemności i w końcu dochodziłeś do takiego oka dużego, takie cielsko leżało na ziemi, no nie? Tak, tak. I tam tak, na przykład tak, nie ma w ogóle muzyki, tylko chyba tak, oddechem, czy coś takiego? No, mega creepy. Tak, tam jest bicie, coś jak bicie serca, ale właściwie to nie jest bicie serca, puls, tylko to jest po prostu puls. Bo ta kreatura nie ma serca. Piękne. Ogólnie to jest wielki, to jest taki wielki mózg, który z oczami, który wcześniej na serani, możemy go odciąć, tak? I on spada do tych podziemi. Tak, to jest niesamowicie creepy moment, tym bardziej, że jest potem mechanicznie dostajemy emotkę make contact, tak? Czyli że możemy nawiązać kontakt, tak, jest zegara. To jest niesamowicie dziwne, niesamowicie upiorne, straszne. Tam na szczęście nie ma muzyki, ale no. Wiemy, o co chodzi. Ogólnie odnoszę wrażenie, że chyba wszyscy najbardziej Bloodborne. No, oprócz wąsia chyba, nie? Bo nie wiem, czy to dobre wrażenie. Sekiro. Tak? Czy nie, ja mówię, mam jedyne, nie mogłem sobie wrócić do Bloodborne'a. Z tego powodu, że nie ma już jakiegoś fajnie zremasterowanego, a ta wersja oryginalna... Bo Mariusz nie gra. Proszę? Nie, naprawdę. Ja sobie niedawno zrobiłem po prostu powrót do tych różnych gier i no właśnie mówię, brakuje... Moje standardy się podniosły i ja bym się troszkę męczył w tych 30 klatkach, które tam były dosyć niestabilne. I nie wiem, no liczę, że Sony jakoś... Bo to niestety podejrzewam jest problem na gruncie... tego, że pewnie From Software jakoś to też zrobiło, tylko z myślą o PlayStation, pewnie to jakiś kod spaghetti, ale liczę, że jakoś to nie obraziłbym się na kolejne dzieło, to z Blue Point, tak? Którzy zrobili remake, no wiesz, właśnie, na taką... Problem jest taki, że od premiery Bloodborne'a już zaraz... No tak, prawie dziesięciolecie. Jeśli oni przez ten czas tego nie zrobili, to jeśli tego nie zrobią na dziesięciolecie, to nie wiem, czy to się doczekamy. Już wszyscy czekają na Bloodborne 2, na remastera, czekają na wersję na pecety, na ewentualny crossplay. Świat pecetowy szaleje z tym Bloodborne. Ja strasznie czekam na wersję pecetową, bo co ja sobie lubię w Soulsach robić, ja sobie lubię podmieniać tekstury, ja sobie lubię mody graficzne po prostu wrzucać, że już ta gra jest myślałem, że lubisz sobie... Jest taki, jak ktoś jest bardzo sfrustrowany, jest mod, który umieszcza w Dark Soulsach chyba trójce, karabiny maszynowe i to jest... Karabiny maszynowe strzelające muzyką. Tak nie idę.
piaska. Ale wiecie, ja nie wiem, dlaczego tak nawiązuję do tej muzyki polskiej popowej. Coś mi się dzisiaj przekręciło w głowie. Ale wiecie co, polska popowa to tylko taka ciekawostka, już jeszcze nawiązując do tematu podcastu, to jest to, że no, popatrzcie, to jest ciekawe, nie, że jakby taki Bloodborne, taka plejada kompozytorów z różnych growych, od po prostu Boże, tego gościa, od tego gościa, który Świadków? Robi tak często muzykę do horrorów, jak on się tam... Chris Velasco. O właśnie, Chris Velasco, dokładnie, dzięki Mariusz. Po różnych japońskich kompozytorów, a po drugiej stronie barykady mamy takiego niocha, gdzie muzykę zrobił weteran muzyki do anime i muzyki filmowej, Yugo Kanno, swoją drogą jeden z moich ulubionych chyba kompozytorów. I dał radę sam zrobić, słuchajcie, świetny. I świetna ścieżka dźwiękowa, bardzo, bardzo spójna, bardzo, bardzo taka koherentna. Więc no ciekawy case, dlaczego to tak jest, że z reguły właśnie te studia japońskie typu Sega, typu nawet Capcom czy coś, Namco Bandai. Namco dokładnie zatrudniają jakieś taką, kurde, plejadę tych kompozerów. Dlaczego? Why? Nie wiem, nie mam nikogo znajomego tam, chętnie się zapytam. Ja bym jeszcze, zanim przejdziemy jeszcze, bo już powoli zbliżamy się ku końcowi od dzisiejszego podcastu, z czego strasznie żałuję, bo widzę, że byśmy mogli przegadać, ale też z szacunku dla naszych słuchaczy i widzów. Czy nie grałeś, czy nie grałeś w Bloodborne'a? Nie, Bloodborne'a ja nie grałem, ale za to słuchałem muzykę do wszystkich gier From Software. Mam nadzieję, tak jak Wąziu tutaj mówi, że kiedyś się doczekamy wersji zremasterowanej albo remake'a. Tak, po prostu taka ładna tak reedycja, która będzie działała na współczesnym sprzęcie to bez ja problemu. Natomiast, bo cały czas też zaczęliśmy rozmawiać o tej muzyce, o muzyce do Dark Souls i też jakby do Bloodborne'a, ale chciałem powiedzieć, że warto by było też powiedzieć o kompozytorach, a szczególnie o jednym kompozytorze, bo to jest też, być może kojarzycie tą osobę, albo też nie. Chodzi o Motoi Sakurabe. To jest kompozytor, który robił do wszystkich trzech części Dark Soulsów. Wcześniej to kompozytor był bardziej znany z japońskich RPG-ów, takich jak Valkyria Profile albo na przykład Star Ocean. I to jest bardzo ciekawe, bo jeżeli nasi widzowie nie mieli okazji, albo słuchacze wcześniej nie mieli do czynienia z muzyką tego kompozytora, ale znają dobrze muzykę do Dark Soulsów, to jakbyście mieli przesłać muzykę do Valkyria Profile albo do Star Ocean, to możecie nawet znaleźć takie porównania i jakby to, że troszeczkę nawiązał w swojej stylistyce w Dark Soulsach do tych poprzednich produkcji. Od razu można poczuć, że to jest Motoi Sakuraba. Ja bym nazwał tą muzyką, to jest takie właśnie trochę pseudo-średniowiecze. Nawet bym powiedział współcześnione mocno, a czasami za bardzo nawet to jest taki... taka karykatura troszeczkę średniowiecza, bo ona ma bardzo mało wspólnego, mało praktycznie nic wspólnego jakby z tą epoką. No i też Amy Evans, wokalistka, śpiewaczka, którą kojarzycie na pewno wszyscy z serii Nier Automata. Miała okazję też tam śpiewać do pierwszych dwóch odsłon Dark Soulsów i tu są zawsze te zdania podzielone, że ta muzyka do tych Dark Soulsów jedynki i dwójki jest troszeczkę taka, powiedzmy, powiedzmy szczerze, że ona jest nie do końca dobrze zawsze zbalansowana. Oczywiście nie mówię tutaj jakby o swoich przemyśleniach, tylko jakby o różne komentarze tak się wypowiadają. I po tym jak Yuka Kitamura jakby dołączyła do tego zespołu, która wcześniej przed muzyką do Dark Soulsów napisała muzykę do piątej odsłony Armor Core, to było, jeżeli pamięć mi nie myli, to był chyba 2013 rok, dopiero w 2014, jak Dark Souls 2 pojawiły się, ona zaczęła pisać tę muzykę i widać było, że trochę świeżości wprowadziła, bardzo mało, bo tam dosłownie 3-4 utwory skomponowała, a w trójce no dopiero się doczekaliśmy kilku orkiestrowych utworów nagranych z żywymi muzykami i tych kompozytorów było o wiele więcej, bo Yuka Kitamura była, też Tsukashi Saito,
no i Motoi Sakuraba, no i Nobuyoshi Suzuki. No też warto wspomnieć, że Kokia była też w drugiej, w trzeciej części Dark Souls, to też bardzo dosyć rozpoznawalna wokalistka japońska. No a Bloodborne przez nas wspominany, no to Ryan Amon, Tsukasa Saito, znowu Chris Valesco, Yuka Kitamura, Michael Vandamacher i Nobuyoshi Suzuki. No i też warto wspomnieć, że ogromny budżet poszedł na muzykę do Bloodborne'a, bo była nagrywana w Studio Air, w Abbey Road Studio, tak więc to dużo daje do myślenia. Panowie, dużo już powiedzieliśmy o muzyce do From Software, a szczególnie do pierwszych trzech odsłon Dark Soulsów, trochę Bloodborne, trochę było Sekiro, no ale teraz wypadałoby powiedzieć o Elden Ring, tak? Wiem, że produkcja będzie się toczyła w krainie The Land on Between. Ona będzie podzielona na 6 królestw, tak? Każdy z tych królestw będzie rządzony przez półboga. No i naszym bohaterem przyjdzie nam jakby walczyć z tymi półbogami po to, żeby zdobyć fragmenty tytułowego tego Elden Ringa. No i teraz moje pytanie, panowie. Jakie macie oczekiwania wobec tej produkcji, zarówno pod kątem rozgrywki, też muzyki? Jakbyście mieli porównać, czy chcielibyście, żeby to była taka fuzja tych wszystkich trzech części Dark Soulsów, a zarówno Bloodborne'a, czy jednak wolelibyście jakiś powiew świeżości, może jakieś nordyckie klimaty? Andrzeju? Powiem tak, jeśli chodzi o oczekiwania co do samej gry, z tego co ja patrzyłem, ja też chcę wejść w tą grę na ślepo, więc nie patrzyłem wiele, ale z tego co widziałem, po jakichś tam zwiastunach i po takich spoiler-free recenzjach, to Elden Ring będzie tym, co czułem grając po raz pierwszy w Dark Souls, czyli tym takim zachwytem ogromu możliwości, będzie zachwytem ogromu wolności, jaką będziemy mieć przy przechodzeniu tej gry, bo po raz pierwszy będziemy mieli do czynienia z prawdziwie otwartym światem. I szczerze powiem, że pod względem gameplayowym jestem bardzo dobrej myśli. Nie widziałem nic, co by mnie odrzuciło do tej pory. Jestem bardzo wybredny, jeśli chodzi o takie rzeczy, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że te oczekiwania sprostają. A co do muzyki, mam nadzieję, że jakby Studio From Software pójdzie jeszcze o krok dalej, bo Demons, Dark Souls 1 i Dark Souls 2, no może wkurzę tutaj parę osób mówiąc to, ale moim zdaniem nie miały dobrej muzyki w porównaniu z tym, co potem się stało. Tak, oczywiście. To ona ogólnie jest ok, ale w porównaniu z ich kolejnymi produkcjami jest po prostu słaba. Więc mam nadzieję, że pójdą o jeszcze krok dalej, że zrobią coś jeszcze lepszego niż zrobili w Sekiro i w Bloodborne. Ja jednak liczę na coś nowego. Chciałbym bardzo uniknąć, albo przynajmniej ograniczyć te takie chóry, takie jak właśnie były w jedynce, w dwójce, które są bardzo proste, bardzo, no oczywiście są bardzo epickie, ale jednak nie mają tej głębi. Chciałbym, żeby tego było jak najmniej. Gdybym mógł sobie czegoś życzyć, to życzyłbym sobie różnorodności w muzyce. Tak jak Bloodborne i Dark Souls 3 najbardziej mi się wydaje zabłysnęły w tym, że ta muzyka no przy bossach, którzy są ogromni, epiccy, faktycznie jest bardzo wzniosła, bardzo epicka. Monumentalna wręcz. Monumentalna jest wręcz. A przy bossach, którzy są mniejsi, ale nadal są, powiedzmy, ważni, na przykład Shades of Yharnam albo Moon Presence, tak? To są bossowie, którzy są bardzo ważni, którzy jednak są po prostu tacy delikatnie troszkę bardziej cisi, troszkę bardziej stonowani. Tak samo w Dark Souls 3 to, co w ogóle ogólnie w trójce i w Bloodborne zostało wprowadzone, czyli muzyka, która ewoluuje w trakcie walki, tak? Czyli nie mamy jednego utworu przez całą walkę, tylko jeśli dojdziemy do konkretnego etapu, to ta muzyka zmienia się. Liczyłbym też na to, że ten sposób sound designu, jeśli chodzi o muzykę, będzie kontynuowany, bo to jest super. Tym bardziej w walkach z dodatków do Dark Souls 3, czyli z Ring City i z Ashes of Oriander, tam gdzie są walki, które mają trzy fazy i muzyka, która się zmienia kilkukrotnie podczas tej walki, za każdym razem dodaje się do niej coś nowego. To jest genialny koncept, który świetnie działa, świetnie buduje nastrój, świetnie buduje emocje. Liczyłbym na to, że no przynajmniej przy tych
powiedzmy, ostatecznych walkach, których będziemy doświadczać, tego konceptu też doświadczymy, tak? One będą wszystkie różne, ale jednocześnie będą satysfakcjonujące i będą się rozwijać w wielu kierunkach. Arku? Super, Andrzej, dzięki wielkie. Arku, a jak to u ciebie z twojej perspektywy wygląda? Czego oczekujesz po Elden Ring? No wiesz, wydaje mi się, że powiedzenie, że w Soulsach jest słaba muzyka, to troszkę jest to chyba lekka przesada, bo... Sprostuję. Chodziło mi bardziej o to, że jedynka, dwójka i Demon Soulsy nie remake, tylko oryginalne, w porównaniu do późniejszych produkcji, czyli w porównaniu do trójki, do Bloodborne'a, do Demon Souls remake, nie mają dobrej muzyki. Chodzi o to, że po prostu muzyka w tych późniejszych częściach jest tak dobra, jest tak, po prostu wychodzi ponad ten koncept, że po prostu no, tamte troszkę zamiata pod dywan. Pierwsze starcie z tym motylem, bodajże ja nie pamiętam nazwy tego bossa, ale... Moonlight Butterfly. Właśnie, no to jednak trochę mi utkwiło w pamięci, tam był taki fajny sopran. Ale, ale wiesz, no jakby w swojej kategorii te soundtracki są dość podobne, one są po prostu... To jest muzyka poważna wręcz i ciężka do słuchania poza grą. Więc dla mnie tak naprawdę się aż tak to nie różniło mimo wszystko, dlatego ja tak bardzo doceniam Bloodborne mimo wszystko, bo to dla mnie było coś innego. Natomiast po Elden Ringu ja nie wiem, wiesz, Mariusz, ja po prostu chyba liczę na bo ty pytasz, czego się spodziewam po muzyce, czy czego po ogólnie po grze? Wiesz, ogólnie, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, no i w nawiązaniu też jakby do muzyki, no bo powiedzmy sobie szczerze, to będzie bardzo mocno zespojone, muzyka będzie mocno zespojona z obrazem, więc wydaje mi się, że są jakieś tam teoretycznie te nawiązania do tych nordyckich takich, ale bardzo... współczesnej kultury, mam na myśli nawet przed samym Odynem, tak? Ale czuję, że tam są takie nawiązania, poprawcie mnie, jeżeli to jest mój zły odbiór, ale wydaje mi się, że tak, że oni się jednak trochę wzorowali tą kulturą nordycką, tylko taką bardzo, powiedzmy, jeszcze starszą. Może, wiesz, fajnie, że tam, bo to jest niby oryginalny świat, ale no, ja jestem osobiście strasznie ciekaw, ile tam tak naprawdę miał do powiedzenia George Martin i ile tam rzeczy faktycznie powstało. A ja mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo on to wszystko już sklarował. Jak chcesz, to mogę powiedzieć teraz szybko. George Martin powiedział, że po prostu oni go poprosili o szkic świata, który im stworzył i potem tylko wracali do niego i pokazywali mu obrazki, cytuję, fajnych potworów. No wiesz, szkic świata jest dość, może być bardzo takie rozległe, a może być też niewiele znaczyć, nie? Więc to... George Martin powiedział, że to jest, cytuję, że to jest, on powiedział, że to jest kontynuacja Dark Soulsów, tylko on to miał na myśli pewnie bardziej, jak to tam, bo to fani rozważali jego słowa na milion sposobów, że to było w ujęciu duchowy spadkobierca. No i mówię, że stworzył im tam świat i tyle, i teraz czeka na to. No, widzisz. Więc on nie brał tam czynnego udziału, przepraszam. Wiesz, interesujące rzeczy mówisz, ja nawet nie czytałem tych wywiadów. Ja liczę trochę na to, żeby ta gra po prostu wzbudziła we mnie taką ciekawość, no nie, jaką czułem podczas grania w jedynkę lub w Zeldę nawet, no nie, bo tym razem mamy open world, więc myślę, że to jest dobra zmiana, bo ja osobiście troszeczkę już tym cyklem byłem zmęczony Soulsów. Więc Sekiro było fajnym odświeżeniem formuły, Bloodborne też. Osobiście bardzo liczyłem na kolejnego Bloodborne'a, liczę na to, że... Znaczy ja ufam Miyazakiemu, no nie? To widać chyba w każdym jego słowie, że po prostu to jest projekt zrodzony z pasji i będzie pełen jego takiego sznytu specyficznego. Ja trochę mam za zły mimo wszystko, wiecie, temu zespołowi, że to jest duży budżet generalnie, tak? To studio jest rozrośnięte. Ja się trochę dziwię im po prostu, że oni nie chcieli, bo Miyazaki nawet w jednym z wywiadów powiedział, że Bluepoint Games tutaj pokazało, jaką można zrobić grafę w Demon Souls i trochę się zestresowali i wrócili do projektu i trochę bardziej zaczęli zwracać uwagę na tą grafikę, więc ja liczę, że jednak troszeczkę tutaj będzie lepsza ta grafa, bo tak jak troszeczkę patrzyłem sobie na te wczesne materiały, to wyglądało to po prostu no tak jak Dark Souls 3, no nie, więc trochę mnie to drażni, szczerze mówiąc. Te same asety,
Tak, tak. Tak. Identyczne no. modele broni. No właśnie, właśnie to mi niestety troszkę drażni, boję się, że mnie to wybije z imersji, ale liczę na to, że świat mnie po prostu wciągnie, a przede wszystkim ja zawsze szukam w grach takiego poczucia przygody i jakiejś takiej, jakieś takiego, jakieś, o, jakichś odkryć takich fajnych, no nie, które mnie tam przyciągną i, będą, i będę do tego mógł sobie wracać. Więc no chyba to, a tak naprawdę to najbardziej czekam na Personę nową. No to Personie tutaj zachęcamy do przesłania jeden z ostatnich odcinków. Dzięki, Arku. Wąziu, a jak na przykład w twoich oczach, jakie są twoje oczekiwania wobec Elden Ring, zarówno gameplayowo i też muzycznie może? Taka moja intuicja już związana z tym, że śledzę trochę tą branżę od jakiegoś czasu. Mi się tak bardzo podoba produkcja, bo to nie było, a to zwłaszcza w opozycji do właśnie tego tematu, na przykład ostatnio głośnego Dying Lighta, więc nie było żadnego, siedzieli cicho, tak, czuć, że było, to jest dużo to jest, no, fajny temat, bo tak, siedzą cicho, dwa, że oni, wbrew pozorom to jest produkcja bezpieczna, w sensie, że oni nie robią czegoś rewolucyjnego, tak jak CDP się porwał na grę FPP z zupełnie innym settingu, z samochodami i tak dalej, więc to są cały czas soulsy. W sensie ogólnie rzecz biorąc jestem optymistyczny, tak? Co prawda właśnie ten, tak jak tutaj wszyscy już zwrócili uwagę, istnienie remake'u Demon's Soulsów jest takim troszeczkę, trochę zaburza taki idealny wizerunek From Software, bo pokazuje, że można dużo rzeczy zrobić lepiej w tym departamencie grafiki, dźwięku i tym podobne. Ale ogólnie, no to będzie Breath of the Souls, tak? Tam też ktoś nawiązywał do Zeldy, więc najlepsze możliwe połączenie, bo mi się bardzo podobała ta ostatnia Zelda. Fenomenalna. Tak, strasznie pozytywne. To będzie, mi się wydaje, że to będzie to samo, tylko że tam zamiast jakichś ciepłych... Oby nie. jakichś ciepłych będzie istotek będziemy... Tak, będziemy bardziej masakrowani. Więc to jest jedno. Gra jest bezpieczna. Technologię, którą wykorzystują, mają opracowaną, opanowaną od lat. Wszystkie te takie fazy, gdzie mogli nam na przykład narobić apetytu na coś, bo coś pokazali, potem się to zmienia. O, tak było w dwójce swoją drogą. Tam był taki głośny moment, gdzie pokazywali pierwszy gameplay i się potem okazało, że zmieniło się zupełnie oświetlenie i oto była chryja też. Ale to dwójka to jest osobny temat z tego, co rozumiem. Prawda? Kontrowersja. Tak. Więc Miyazaki nie czuwał, nie? Tak. Tam było jakieś tam ich studio, które siedzi normalnie w piwnicy, dostało tę grę, tak, coś takiego. No a tutaj mi się wydaje, że to jest oczko w głowie. Magnum Opus z tej takiej serii Soulsowej. Mi się wydaje, że nawet po tym może będą chcieli odpocząć, czy coś w tym guście. Jestem jak najbardziej optymistycznie nastawiony, ale to będzie... No to nie będzie jakiś wielki zmieniacz gry, jakiś game changer, tak? To nie będzie tytuł taki super rewolucyjny. Ale skoro zapamiętamy go i tak za rozgrywkę najbardziej, tam powinna być bardzo dobrze. Ja się zgodzę, tylko tak sprostuję z tą Zeldą, co wyleciałem, bo generalnie Zelda to jest piękna gra, tylko ja mam takie pretensje do Zeldy dość spore, bo no jakby ja wiem, że Mariusz jest zwolennikiem grindu i robienia ciągle tego samego w grach. Ja na przykład nie lubię, nie wciąga mnie takie coś i w Zeldzie po pewnym czasie jedyne, co tam było do roboty praktycznie, to zdobywanie kolejnych świątyń po to, by zdobywać więcej serduszek i więc to mnie troszkę drażniło. Ja myślę, że tutaj będzie, ale gra jest świetna, żeby nie było, no nie? Tylko jakby no, sam gameplay lub powtarzalny znaczy, powtarzalność nie była dla mnie. Natomiast ja myślę, że tylko jeszcze dopowiem, że ja w Elden Ringu liczę na tą pomysłowość Miyazakiego, że będę czuł częściej coś takiego, co czułem pierwszy raz wchodząc do Sense Fortress w Dark Souls 1, że każda ta zona będzie faktycznie inna i będzie miała każda coś tam ciekawego do odkrycia innego, no nie? Właśnie ty chciałeś coś dopowiedzieć chyba. Odnośnie grindu, bo tam jest też taki ten czynnik związany z grami, mnie on bardzo zawsze intryguje, a taki czynnik uzależnieniowy, tak? I tam trzeba sobie było w Zeldzie chyba znaleźć ten motyw. No, mi się strasznie podobała w Zeldzie eksploracja, ale to też znowu przejdziemy teraz na temat Zeldy. Chociaż nie, dobra, możemy teraz, uwaga, i teraz najpłynniejsze przejścia w rozmowach, a tą eksploracją prawdopodobnie będzie stało właśnie Elden Ring, tak? Było nastawione na taki totalnie otwarty świat, dostaniemy kucyka, którym będziemy tam brykać. To jest super. Ja nie oglądałem tych gameplayów. Widziałem tam tylko kilka zwiastunów, zobaczyłem te asety, które są znane i tak pomyślałem sobie, no spoko, nie za to ich kocham. Natomiast tego jestem bardzo ciekawy. Jak to będzie zrealizowane, bo to jest też
zabawny temat, tak? Jak ograniczyć eksplorację, by grać sobie od razu nie poszedł na ostatniego bossa, coś takiego. A widzę, że to studio ma dużo ciekawych pomysłów pod tym względem, więc no czekam, no, 2 tygodnie jeszcze. No. Ja się nie będę rozkręcał na temat Breath of the Wild, bo mi się wydaje, że właśnie ta możliwość, że mamy tą wolną rękę, że nikt nas nie prowadzi i nie ma tej liniowości, bo tak naprawdę nikt nikomu nie każe, żeby rozwiązywać te zagadki w tych świątyniach, ale to może inny temat, na inny podcast. Musisz. Ja tylko ja dodam... Jak przejdziesz do tego bossa bez serduszek, no nie, iluś tam, to ciężko. Da się w pół godziny przejść grę. Nie, świat speedrunnerów jest straszny i tam to wiesz, no, pewnie nikt wychodzący prosto z tej pierwszej lokacji. No, ja tam nawet później, bardzo wcześnie można przecież Master Sworda i też zdobyć Hyrule Shield, tarczę, tak naprawdę Hyrule to jest naprawdę, można wiele tam rzeczy robić i do dzisiaj ta gra jest praktycznie a szczególnie fizyka jest rozkręcana na wszystkie czynniki pierwsze. Dobrze, ale ja wam powiem tak, ja nie wiem, kiedy zagram w Elden Ringa, ale jakbym miał czegoś oczekiwać, to właśnie tutaj już wielokrotnie te wspominane Breath of the Wild, ale pod kątem muzycznym, to żebym chciał, żeby jednak ten świat był pusty pod kątem muzyki, żeby tutaj głównie ambient spełniał tą swoją rolę, tak jak to było w przypadku pierwszej odsłony Dark Soulsów, a żeby muzyka właśnie spełniała tą swoją rolę i budowała to napięcie i to już tutaj wielokrotnie wspominana ta epickość i monumentalność dodawała nam trochę wigoru w trakcie starć z tymi ogromnymi bestiami. I ja sądzę, że tego bym oczekiwał po Elden Ringu i na pewno takiej troszeczkę większego eksperymentu, większej odwagi, żeby nie wracać wstecz, co już było, tylko żeby jednak spróbować i poeksperymentować i zupełnie coś nowego zrobić. Tak więc tego bym na pewno oczekiwał po Elden Ring. Panowie, dobrze, powoli kończymy i to już jest tak naprawdę ostatnia prosta i na sam koniec chciałbym was zapytać o wasze takie top 3 ulubionych utworów z gier Dark Souls, Bloodborne, może być to też Sekiro. Wąziu, jakie jest twoje takie top 3, byłbyś w stanie na przykład powiedzieć? Nie, zaskoczyłeś mnie strasznie. O Boże, były jakieś takie truizmy. Ja może poczekam, poproszę, wiesz, jak na takich typowych, oblecznych polskich egzaminów, się wszyscy ściągają. Ja poczekam, aż powiem, co poczekam na ostatni, wejdę ostatni, dobra? Ale nie ma sprawy. Okay. Dobrze, Arku, jakie jest twoje topy? Nie, ale proszę, nie ma o czym mówić, nic się nie dzieje. Arku, jakie jest twoje takie top 3? Wiesz co, ja może nie powiem top 3, bo nie pamiętam, ale dwa kawałki, które mi się bardzo podobają i do których bardzo często wracam w sumie. Szczególnie jak pracowałem przy Layers of Fear 2. To jest kawałek Omen z Bloodborne'a i z Bloodborne'a kawałek The Hunter. No to w sumie chyba najlepsze utwory, no, nie wiem, czy to nie są na ścieżce dźwiękowe do Bloodborne'a. Andrzeju, a jak masz swoją trójcę? Mam nawet... No to dajesz. To, jak ty powiedziałeś, dwa... To, daję. Ja to DLC masz dodatkowo. Okej, dajesz. Powiem tak, no z podstawowych Demon Soulsów, z Dark Souls 1 i z Dark Souls 2 nie będzie nic, pomimo tego, że tam jest parę fajnych kawałków. Szczególnie w Dark Souls 1 oczywiście Gwyn to jest takie miejsce honorowe, powiedzmy. I potem w trójce, co za tym idzie, Soul of Cinder, który się bardzo nim inspiruje. Ja sobie przygotowałem, żeby z każdej produkcji mieć po jednym kawałku. Też z remake'a wziąłem. Wiem, że remake nie jest od From Software i muzyka też nie jest jakby zlecona przez nich, ale remake Demon's Souls moim zdaniem zaorał totalnie tą muzykę starą. I ta muzyka stara jest fajna pod względami pewnymi, jeśli chodzi o budowanie uczucia pustki, ale jednak ten remake wygrywa. Absolutnie jest dużo lepiej zrobiony. I stamtąd, na takim czwartym miejscu od dołu zaczynając, powiedziałbym, że będzie ten Flamelurker, który jest najbardziej takim chyba monumentalnym trackiem z tej mojej czwórki. Normalnie oczywiście całą czwórkę powiedziałbym z Bloodborne'a, ale też sobie takie wyzwanie rzuciłem, żeby nie mówić wszystkiego z Bloodborne'a, bo jednak Bloodborne, podobnie jak Arek, myślę, że no, jest najlepszy pod wieloma względami. W tym, jeśli chodzi o muzykę, mógłbym... No moje top 4 mogłyby być, to mógłby być tylko Bloodborne.
Ale lecąc dalej, z trójki zdecydowałem, że najfajniejsze będzie Slave Nightingale, czyli ostatni utwór, który jest tak... To jest ostatni utwór w całej serii, który jest pod koniec dodatku Ringed City. Właśnie trzyfazowa walka z ostatecznym bossem, z Gaelem, który jest... Która, ta cała walka, cały projekt tej walki, projekt muzyki, to jest najbardziej epicka rzecz z całej trylogii, moim zdaniem. Z Bloodborne'a powiedziałbym nie Omen, nie Hunter, ale Ludwig. Ludwig the Accursed. Czyli track, który zaczyna, on też jest dwufazowy bardzo. Ma przejście pierwsza faza, taki przerywnik powiedzmy, i druga faza. Pierwsza faza, kiedy wchodzimy w ogóle na arenę z Ludwigiem, tutaj uwaga, będą spoilery, to widzimy, że no, słyszeliśmy kiedyś imię Ludwig, że to był jakiś wielki wojownik kościoła w ogóle, że to był paladyn, który tam ratował ludzi, w ogóle świetny był. Wchodzimy i widzimy taką obrzydliwą bestię. Ta muzyka też jest przeraźliwie kakofoniczna. Ona jest piękna w swojej brzydocie. A kiedy dochodzimy tak mniej więcej do połowy walki, to widzimy, jak właśnie Ludwig powoli odzyskuje w tych ostatnich chwilach swojego życia część tego człowieczeństwa tylko po to, żeby nas zaorać. I włącza się taki motyw walca, włącza się motyw takiej walki dwóch ekstremalnie potężnych sił właśnie w takiej w takim klimacie wiktoriańskim. To świetnie działa właśnie połączenie takiej orkiestry z muzyką rodem z horroru plus jeszcze z taką muzyką no niemalże taneczną. Właśnie głównie chodzi tutaj, że na trzy jest rytm. A ostatnim utworem i chyba moim ulubionym z tych wszystkich to będzie z Sekiro Divine Dragon. Divine Dragon, boski smok, który po prostu chyba, nie umiem tego opisać słowami, to trzeba słuchać. Po prostu jest, nie jest monumentalny tak bardzo, jest bardzo taki duchowy powiedzmy w swoim brzmieniu. Jest czuć jakby ta muzyka sama oddychała naszymi płucami, kiedy jej słuchamy, możemy sobie wyobrazić ten wiatr, zapach tego wiatru, tych... kwitnących wiśni i tak dalej. To jest przecudny utwór, myślę, z Sekiro. No, mi się najbardziej podoba. Nie ma tam chórów jakby takich aż tak monumentalnych. Jest idealnie zbalansowany. Mm-hmm. Taka moja top czwórca, to myślę byłoby. Nie, tak. No bardzo dobrze to opisałeś i postaramy się też dla naszych widzów bądź słuchaczy na YouTubie wrzucić możliwość przesłuchania tych utworów. Jeżeli chodzi o mnie, ja jestem w 100% zgodny do tego, że Bloodborne to chyba jest taka najlepsza, to jest taka kwintesencja chyba gier From Software, jeżeli chodzi o ścieżkę dźwiękową. To im wyszło najlepiej. Zgadza się, ta różnorodność opłaciła się i współpraca wielokulturowa no, miała ogromny wpływ na tą grę. Niemniej jednak, nie wiem, taki sentyment mam do pierwszej części Dark Souls, może dlatego, że to była jedyna gra, którą zagrałem i skończyłem, ale być może, jakby mój wybór kompozycji tak naprawdę chyba był podyktowany też jakby samym podejściem kompozytora do danego dzieła, tak naprawdę w oparciu o tą osobliwą taką linię melodyczną, a także implementację tych samych motywów do scenerii bądź postaci, z którymi musimy później stoczyć walkę. No ten taki ciężki klimat, momentami ociekającym mrokiem, no i też sądzę niekiedy takimi gotyckimi brzmieniami chórów oraz organów. No i w moim odczuciu takie trzy utwory to jest wszystkim bardzo znany Firelink Shrine z Dark Souls by Motori Sakuraba, Great Grey Wolf Sith z Dark Soulsów, też Motori Sakuraba. No i chyba na pierwszym miejscu nieustannie mój ulubiony utwór Ornstein in Smog, czyli Dark Souls też. Uwielbiam ten kawałek, naprawdę to, co tam się dzieje i on idealnie też oddaje nastrój tej walki i tych bohaterów, którzy no, nieszczęśliwie skończyli. Dobrze, Wojciu, czy teraz ewentualnie byłbyś w stanie podzielić się swoim... Tak, to nie, odbyłem podróż... Sentymentalną. Do wnętrza swojego ja, żeby odpowiedzieć, jak słyszę właśnie, jak właśnie ktoś mnie zapyta o From Software i muzykę, co słyszę. I szczerze, tak, jeśli miałbym coś dokończyć, to jest motyw, który się pojawia w menu,
Sekiro. To jest, jeśli coś ostatnio mi tak, jeśli, tak miałbym odpowiedź bez namysłu. Tam jest bodajże jakiś flet, to jest ten taki typowa, okej, okay. Ewidentnie kojarząca się z Japonią muzyka. Flet. To mówisz teraz, przepraszam, bo jestem totalnym laikiem, to jest nazwa instrumentu, którego słowa teraz użyłeś? Okej. Okay. To jest flet bambusowy, no tak, właśnie, okay. On jest strasznie charakterystyczny. Tak, i to jest to. To nie jest oczywiście... Gozy Tsushima też bardzo często go słyszymy, ten instrument. Ogólnie Ghost of Tsushima ma też genialny soundtrack, który można by chyba sobie... Oj tak, zdecydowanie. Tak, to są... Które są w klimatach japońskich osadzone, to że one się, pomimo tego, że wydają się, że mają bardzo podobne ścieżki dźwiękowe, to one są tak strasznie różne. Tak. Ghost of Tsushima kontra Sekiro. No i też Ghost of Tsushima ma wsparcie świetnego kompozytora muzyki filmowej, nie? Shigeru Umebayashi. Dom latających sztyletów. No, dom latających, tak. Ale wracajmy może do wspomnień i sentymentalnej podróży. Jak to było? To jest niestety to. Ja tam mam nadzieję, że tam Andrzej wrzucił więcej swoich typów, więc żeby zachować balans, ja tutaj wróciłem tylko z jednym. Tak? Ale nie, szczerze, tak i to właśnie serca, to chodzi. Mówię. Szczerość tu jest najbardziej ceniona, naprawdę, bardzo doceniam. Tak. Na to liczyłem właśnie, przygotowując moją odpowiedź. Szczery w tych podcastach waszych po prostu. Więc... Bardzo dobrze. Panowie, ja się naprawdę, mi się uśmiecha, rozszerza twarze, jestem tak podekscytowany to tym, że dzisiaj bardzo byliście, że się podzieliście swoją wiedzą. Mam nadzieję, że słuchacze i widzowie nam wybaczą za tak długi podcast, ale naprawdę mamy takie zacne grono dzisiaj osób, którzy mają ogromną wiedzę, mają pasję do tego, co robią. Tak więc ja naprawdę moje małe serce się cieszy tego, że poświęciliście dzisiaj swój cenny czas i podzieliście się swoją wiedzą. Tak więc z całego serca jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Tak naprawdę dzisiaj też słuchaliście 44 odcinku podcastu Słuchaj Gier. Z tej strony jeszcze raz z nami był dzisiaj Arkadiusz Rejkowski. No ale zagrasz tego Elden Ringa czy nie? Bo to trochę zboczyłeś z tematu teraz. Zagram. Obiecuję, w następnym odcinku, jak nagramy do podcastu, to powiem, podzielę się i opowiem. No to super. Dzięki bardzo. Dziękuję, Arku. Bardzo miło. Dziękuję, Arku. Po drugiej stronie mikrofonu Andrzej Chojnowski. Bardzo ci serdecznie dziękuję, Andrzeju, że dzisiaj z nami byłeś. Dziękuję również, to przyjemne z mojej strony. I niezastąpiony Mirosław Makulski, aka Wąziu. Wąziu, bardzo ci serdecznie dziękuję, że dzisiaj byłeś. Ja i przyjemność po mojej stronie, dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję tutaj, że mogłem być w tak zacnym gronie. Jeszcze raz bardzo wam dziękujemy i też zachęcamy do słuchania i do subskrybowania podcastu na Spotify, Apple Podcast, YouTube bądź Google. Z tej strony jak zawsze wasz wierny samuraj kłania się w pas Mariusz Borkowski. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.